To już dużo wiusu zrobić, 40 tysięcy w 45 minut. To tyle, co dwa bieguny w dwa dni robią. Ten film podzielony jest na dwie części. O ile tu jest tematów! W pierwszej porozmawiamy na temat tego osobnika. Poczekaj chwilę. A na 100% chcesz? Żeby nie było? Czekaj chwilę. Tu masz szczelność moralizować kogoś w kwestii Pandory, robiąc takie rzeczy jakimś dziewczynom 14 minus. To tylko wierzchołek góry lodowej tego, co będzie w filmie, Marcoń. Za ten szantaż, który mi zrobiłeś. Ci pokazuję. Na 100% chcesz, czy nie? Jak nie? Druga część to masa faktów, których do tej... Dobra, też jakby ja nie chcę tutaj bronić, ale faktem jest, że był to totalnie głupi żart, ale on pokazał, nie? To jakby... Ma to mimo wszystko jakieś znaczenie w tym wszystkim, bo tam nie było Knageusza wyjmowanego. Pory nie znaliście, a ja mam już dość, więc wyżygam wszystko od A do Z. Zanim napiszecie, że jestem fałszywy, dwulicowy, że sam kłamię, to chcę was uświadomić, że ja o tym doskonale wiem. Wiem, że zachowałem się jak najgorsza kurwa, ale nie pozwolę sobie na oszczerstwa gościa, który jest autorytetem wielu młodych, a jest równie śliską kanalią, tylko ludzie o tym nie wiedzą. Nathan. Zanim pokażę ludziom, jakim jesteś człowiekiem, o zarzutach przymuszania twojej byłej do ładowania sterydów, że sam bierzesz końskie ilości środków, po tej farmakologii czuję taką kurwa moc, że wypominasz mi... czuję taką kurwa moc, po tej farmakologii czuję taką kurwa moc. Ale wydaje mi się, że też zarzut tego, że sterydy przyjmuje Nathan, nie jest niczym zaskakującym, bo każdy, kto ma więcej niż dwie szare komórki, wie, że Nathan jest na bombie, bo to po prostu widać. Wystarczy mieć dwie szare komórki, które funkcjonują. Mi zdrady samemu zdradzając swoją kobietę, że jesteś obrzydliwym oszustem, skamerem, że atakujesz rodzinę innych ludzi, że robisz ze swojej widowni frajerów, jak sam to powiedziałeś, i budujesz wizerunek pod zrobienie loterii, kupując biednym ludziom ubranie, to pokażę również wszystkie niepublikowane dotąd taśmy i chcę tylko, żebyś wiedział, że robię to tylko i wyłącznie dlatego, bo dziewczyna, którą pocisnąłeś wczoraj od prostytutki z pomówienia, ma teraz lęki i jest przerażona tym, co piszą do niej ludzie i ciężko się z nią skontaktować. Ludzie nie wiedzą o tobie ogromu rzeczy, ale jeśli wojujesz mieczem, to od niego zginiesz. Naprawdę długo wytrzymywałem te ataki i wyciąganie prywaty. Pozwalałem ludziom podążać narracją komentatorów i schowałem głowę w piasek, bo miałem dość udzielania się. Jednak wszedłeś w moje życie prywatne z butami, prawie zabijając medialnie psychikę innej kobiety. We mnie, Marcuń, możesz strzelać. I ty, i wszyscy. Sam nawarzyłem sobie piwa i zachowałem się jak kurwa, więc nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Ale nie dotykaj moich bliskich, ty śmietniku. Jak byłeś w dołku psychicznym, Marcoń, to ci pomogłem, nie patrząc na twoje zasięgi. Jak byłem taki... Mogę zmniejszyć kamerkę, no. Nie wiedziałem, że jest za duża, ale... No, zaraz zmniejszymy. Teraz git. W takim dołku, co ludzie nie wiedzą, to mi Michał bardzo pomógł, tak, przed Pandorą. Jak byłem w takim ogromnym dołku psychicznym, co ludzie o tym nie wiedzieli, to mi Michał osobiście sam wyciągnął rękę, pomógł za to. A wtedy nie miałeś takich zasięgów. No nie, wtedy w ogóle prawie nie wiem. Atakowała cię wtedy cała Polska, a ty teraz, by się budować pod walkę na cloud, pomawiasz mnie od jakiegoś czasu i widzisz, że leżę. Nie odbijam piłeczki, to wrzucasz prywatę, żeby budować siebie, bo masz komfortowe mięso armatnie, worek do bicia. A podobno, jak to sam powiedziałeś... Nie chcę go gnoić, nie chcę go wyzywać, bo nie jestem Sylwester Wardęga, że czerpię przyjemność po prostu ludzi niszcząc w internecie. Ja chciałem mu trochę tym filmem też pomóc. Ten film podzielę na dwie części. Jedną poświęcę tobie, Marcoń, a druga jest poświęcona ostatnim wydarzeniom, by zobrazować wam nieznane dotąd fakty. Karma wróciła do mnie i teraz wraca do ciebie, Marcoń. Uwierz w tę energię, bo ona istnieje i teraz ci to udowodnię. Skoro ciągle grasz, to zagrajmy. Bardzo was proszę o to, żebyście obejrzeli ten materiał do końca, bo jest on naszpikowany naprawdę ogromem rzeczy, o których nie wiedzieliście. Zacznijmy od zarzutu numer 1, czyli zdrady. Nathan Marcoń na Twitterze, ale będzie bomba. Bomba, hehe. Jestem w Lazy Vino, hotel z Klaudią, a w pokoju moim na Bielawie jest Nikola. Michał, ale zdrady i to jeszcze z prostytutkami? Ech, przecież gdy wróci stary Bogzel, to możecie się odsunąć. Po pierwsze, skąd wziąłeś informację o tym, że robiłem to z prostytutką? Dlaczego pomawiasz dziewczynę, która w tym wszystkim nie jest niczemu winna? Po drugie, co wynika z tego screena ty pomawiaczu? Przypomnij sobie, Nathan, twój związek i patrz w swoje łoże, bo tutaj dopiero jest dużo ciekawych plot twistów, które pokazują cię w obrzydliwym świetle. Twoja była kobieta chciała ci zrobić niespodziankę.
Chciałem ci zrobić niespodziankę. Posprzątałam całe mieszkanie, tylko trzeba ogarnąć podłogę. Zamówiłam jedzenie, czekałam na ciebie. Wróć, o której chcesz, drzwi są otwarte. 4:33. Ty jej o 3:46 piszesz, że skończyłeś, idziesz na kebaba i tak dalej. I okazuje się, że obściskiwałeś się w tym czasie na jakimś melanżu, po czym całowałeś się z jakąś dziewczyną na imprezie i jak się okazało, zdradziłeś swoją dziewczynę, do czego się przyznajesz, przepraszając swoją byłą za krzywdę, jaką jej wyrządziłeś. Wszędzie mówisz, że nie znosisz kurestwa, że jesteś prawdziwym sigmą, ale czy właśnie w ten sposób nie zachowuje się kurwa? Trzymajcie się mocno. Wiecie, co mnie zostanie rozpierdala, tak zupełnie szczerze, że ten świat influencerski uszedł tak bardzo na psy, że ludzie wpierdalają się sobie w prywatę. I tutaj ja nie mam za złe Boxdelowi tego, że coś takiego zrobił, bo Nathan pierwszy pisał o tym, że Boxdel zdradzał swoją dziewczynę. Ale jakby chuj to kogo kurwa interesuje, co robisz w życiu prywatnym. No ja pierdolę, żeby wchodzić już nawet komuś z brudnymi kurwa nogami do łóżka i patrzenie, czy ktoś się zachowuje w porządku w relacjach damsko-męskich, czy nie, jest dla mnie co najmniej kurwa dziwne, chore i niezdrowe. Ja wiem, że ludziom się to będzie podobało, bo dla nich to jest kolejna darmowa pożywka i powód do tego, żeby pisać różne komentarze w internecie. Ale no szkurwa jego mać, to może za chwilę dojdziemy do takiego momentu w życiu, że ktoś będzie prywatnych detektywów wynajmował, będziemy jeździć za influencerami, będziemy patrzeć, czy nie daj Boże na czerwonym świetle nie przeszli, albo czy pasem awaryjnym na autostradzie kogoś nie wyprzedzili, żeby nagrać materiał na temat tego, jakim to złym człowiekiem ktoś nie jest. To już jest tak kurwa chore reality show dla mnie, że naprawdę stary, to jest straszne. Natomiast fakt faktem, że tutaj Nathan w tym momencie dostaje bronią, którą sam wojował, bo to Nathan za każdym razem próbował w prywatę komuś się wpierdalać. Widzowie, bo to jest dopiero początek. Przepraszam za moje błędy tej nocy i za to, że zostałeś skrzywdzona. Nie chcę i nigdy nie będę traktować cię przedmiotowo, dlatego piszę, a wiem, że miałem przestać, więc przepraszam. Po prostu czuję tą miłość. Już nic nie piszę i odezwij się, jak będziesz mogła dać mi szansę. Niedzielna randka, niespodzianka, nadal aktualna. Nic nie jest aktualne. Nie chcę cię znać. To, że przeprosiłeś dziewczynę, która została zraniona przez ciebie, nie zmienia faktu, że ją zraniłeś. I jakie ty masz prawo do moralizowania innych? Kim ty jesteś, człowieku bez zasad? Chciałeś na tej dziewczynie wywrzeć szantaż emocjonalny i stworzyłeś chochoła, że całowała się z jakimś innym gościem, żeby przypadkiem nie wyszło, że zrobiłeś jej krzywdę z zimną krwią. Musiałeś stworzyć sobie motyw, ale dziewczyna nie dała sobie na szczęście wejść na głowę i skwitowała to tym, że nie jest częścią twojego show. Ale widziałem twoją twarz i jego w aucie, jak się całujecie. Mówił, że to z wczoraj. Ja to interpretuję tak, że on rzucił sobie po prostu tutaj takiego fejka, że na wypadek, gdyby ta dziewczyna zrobiła mu kiedyś lipę o to, że ją zdradził, to będzie po prostu miał motyw, że on ją widział, jak pierwsza go niby zdradziła. Ale to jest nieprawda. To jest po prostu jego odklejona rzeczywistość, równoległa rzeczywistość, która jest fejkiem. Dziewczyna mu odpowiada, że ja nie jestem częścią twojego show biznesu, żebyś się tak zachowywał w stosunku do mnie. Nie chcę z tobą rozmawiać. Zrozum, że już się nie spotkamy i przestań pisać, bo cię zablokuję. Ale to jest jeszcze nic. O kurwa! Po tej farmakologii... Olek przysyła 2 złote i 31 groszy. Ale się dzisiaj najadłem, aż puściłem bonka z farszem. Smacznego. Czuję taką kurwa moc. Odnośnie twojej zdrady, może wytłumacz ludziom, o co chodzi z tym namawianiem twojej byłej do brania. Powiesz, że jesteś naturalem, tak jak kłamiesz wszystkim ludziom, to puszczę wam nagrania po wizycie naszego high performance coacha, który przyjechał, by zrobić doping farmakologiczny mnie i jemu i dać ci środki androgenne, czyli sterydy, mocne sterydy, które cię wypierdoliły. Kurwa. Tej farmakologii czuję taką kurwa moc, że nie zasnę ni chuja. Mam sobie zbyt dużą agresję, kurwa, nie umiem spać. Czuję się kurwa jak gladiator. Ale serio, kurwa, jestem cały nabuzowany. Ja leżę, chociaż ja mam oddech już. Jak nasterydowana świnia. Kurwa, czuję się niezniszczalny, niezwyciężony. Ja mogę wszystko. Ja pierdolę. Dobra, to jest przeurocze. Tylko wydaje mi się, że w momencie, w którym bierzesz środki dopingujące i masz dużą agresję, to znaczy, że bierzesz w sposób niepoprawny, bo raczej jest to jeden ze skutków ubocznych, który chciałbyś zniwelować. I tyle, o ile agresja w sztukach walk na przykład jest potrzebna i faktycznie przyjmuje się testosteron nie tylko w aspekcie regeneracyjnym, ale też zwiększenia agresji, to ona musi być na tyle kontrolowana, żebyś się za mocno w walce nie podpalił i żebyś nie rzucił Artur się kurwa na pełnym młynie złotych nie opatrzył za chwilę. Groszy.
Zdrowych, wesołych świąt oraz mokrego dyngu z pozdro. Dziękuję, Artur. Ja niestety w tym roku za bardzo świąt nie obchodzę, ale dzięki serdeczne, przyjacielu. Tak. Tak, taka ciekawostka, tylko wiecie, jakby, jeżeli chodzi o temat sterydów, naprawdę sterydy w sztukach walki, we freak fightach są codziennością i 99% osób naprawdę na bombie sterydowej bierze i to bierze dosyć duże dawki, bo podobno spora część zawodników bierze 250 mg testosteronu co 7 dni. Dla przykładu, może jest to mało względem kulturystyki, ja kiedyś trenowałem kulturystycznie, brałem 300 co 5 dni chyba, coś takiego, czy 104, nie pamiętam, więc brałem jeszcze więcej niż oni, no ale wtedy trenowałem kulturystycznie, mi zależało na tym, żeby mięśnie mieć jak największe. Juan przesyła 2 zł i 93 grosze. Test czuje moc po farmakologii. Zajebiście. Przejdźmy. Przypomnę, że tego gladiatora powalił gość walczący jedną ręką, no ale myślę, że Szeliga też czuł duży moc po farmakologii, stary. więc trafił swój na swego. My teraz do ćpania. Jak ty w ogóle możesz cisnąć komukolwiek od ćpunów nadal? Ja nie będę bronił Arka, bo nie wiem, co on tam ma za historię związane z tym talerzykiem, ale ciśniesz Arka, że ćpał. Mówisz o nim Arek ćpańcula. Ciśniesz go, że leciał, kiedy miał problem z dragami, a ty? Nathan Marcoń. Ja chory jak skurwysyn, ale przez kokę schudłem 6 kilo. Ja w sobotę prawie miałem D. Dawaj, opowiadaj mi, między nami. Ja jestem ciekawy jedynie... Co to jest D? Ja w sobotę prawie miałem D. Chyba, że to miał być dwukropek D. 6 kilo. Ja w sobotę prawie miałem D. Dawaj, opowiadaj mi, między nami. Jest... Dead? Aha, że przedawkowanie, aha. Lol. Jestem ciekawy jedynie, czy moje zdrowie wytrzyma weekend, bo podpisałem walkę. Wczoraj już na papierze i planuję tak się rozjebać używkami i się nie kontrolować, żeby mieć dość aż do maja. Także jadę bez ograniczeń i robię wybuchowe mieszanki. Planujesz się rozjebać używkami i się nie kontrolować? Planujesz robić wybuchowe mieszanki? Chłopie, ja lubiłem sobie polecieć, ale nie pisałem w taki sposób jak ty. Jak ty, gościu, masz w ogóle czelność atakować? Jezu, ja nie rozumiem tych ludzi, naprawdę. Po co oni robią sobie afery wzajemnie, że ćpają, jak sami robią dokładnie to samo? Po chuj! Przecież to kurwa sensu nie ma! Ja pierdolę. No to nie, no to ja wam dam przykład. Ja nie ćpam. Zajaram zioło 3 razy do roku, jak jestem w jakiejś Hiszpanii, czy w jakimś innym kraju, gdzie jest to legalne. I to wszystko, jeżeli chodzi o używki. A ja mam w pizdzie, że ktoś ćpa. W sensie mam go za idiotę po prostu, ale nie chodziłby mi, nie krzyczał: kurwa, ty jesteś najgorszym człowiekiem na świecie, jesteś ćpunem. W sensie ćpuni są po prostu często debilami, nie? Bo oni żadnych komórek nie posiadają. To są chodzące, kurwa, zombiaki. Ale po co? Po co takie afery wykręcać w momencie, w którym masz świadomość tego, że na ciebie podobne rzeczy mogą wyjść, bo piszesz to ludziom publicznie, znaczy publicznie, prywatnie, więc może to zostać upublicznione kiedyś. Kogoś od ćpunów, samemu mając kartotekę ćpuna i kokainisty. Ty jesteś ćpatan. Ej, ćpatan, może lajnik? Może rozjebiesz się używkami, ćpatan? Ćpatan Marcoń. Prawda o pokoju 222 była taka, że sam chciałeś polecieć, a że zostałeś wyjebany, bo jesteś oszołomem, który wrzuca prywaty innych, to dostałeś tam zakaz wstępu. Nikt nie chciał, żebyś po prostu w internecie pucował się z tego i wrzucał prywatę o tym, co się tam dzieje, kto gada o czym i tak dalej, bo zazwyczaj na takich imprezach zakrapianych alkoholem i używkami ludzie mówią o jakichś swoich prywatnych problemach, prywatnych jakichś osobistych rzeczach, chwalą się, przechwalają. W pokoju 222 były zażywane dragi i był pity alkohol. Naćpane ziomki siedziały sobie i rozkminiali sobie świat, jak każdy ćpunek. Tak wygląda ten chory świat. Podejrzewam, że gdy ty właśnie, widzu, oglądasz to, ktoś sobie siedzi z ziomalem, pije alkohol, jara joya, albo wali temat. Czy to, że takie sytuacje mają miejsce, jest dobre? Nie. Ale czy to się dzieje? Tak, dzieje się to. W tym momencie się to dzieje. Nawet teraz. Ja mam tylko taką rozkminę delikatną, to może się powtórzę, bo wtedy w tamtym momencie mówiłem dokładnie to samo. Tyle, o ile jestem w stanie zrozumieć, że można komuś wykręcić z ramy o to, że namawia kogoś do brania narkotyków, bo próbuje go sprowadzić na złą drogę, bo nie oszukujmy się, narkotyki są równą drogą do tego, żeby albo sobie życie prywatne spierdolić, albo spierdolić sobie co gorsza zdrowie. Więc nie powinno się nikogo, moim zdaniem, namawiać do tego, żeby przyjmował środki, które są autodestrukcyjne. Natomiast jeżeli ktoś jest dorosłym człowiekiem i sam dla własny użytek ma ochotę brać sobie narkotyki z innymi osobami, które siedzą w pokoju, to nie rozumiem, dlaczego ktoś robi motodramę. Nie ma to znaczenia, czy jesteś osobą publiczną, czy nie jesteś osobą publiczną. Masz prawo do tego, żeby przyjmować środki odurzające. Znaczy, w teorii nie masz, bo jest to w Polsce zakazane, ale
wiesz o co chodzi, nie? Ja na przykład nie chciałbym mieć bliskich relacji z osobą, która jest narkomanem, bo wiem, że to są ludzie nieobliczalni, to są ludzie głęboko chorzy, ale jednocześnie nie demonizuję tego, że ktoś... Inaczej, nie oceniam ludzi, którzy coś takiego robią. Znaczy, no nie oceniam. W sumie to oceniam, bo mam ich za zjebów, ale nie jest to powód do tego, żeby komuś aferę internetową robić. Teraz przedstawiam wam nagranie głosowe dziewczyny, którą dobrze znasz. On cały czas mówił, że ten strzelika chyba mu zajebał i że ktoś to nagrał, a tak naprawdę jak tam jechaliśmy, to on powiedział, że robi to pod content i że wcale nie widział, kto mu tam zajebał, czy go gazem sprzykał, czy coś takiego i że to jest nieprawda. Że to jedno wielkie kłamstwo. Ty wszystko robisz pod content. Za każdym razem budujesz fałszywą narrację Nathan pod twoje dzieło. Zobaczcie to. Tutaj Nathan mówi o tym, że jestem farmazonem i że nie posiadam nagrań, w których mówił on o tym, że Alan rucha swoją siostrę. No to niech Bogzel, który farmazoni, nawet sam siebie wyśle nagrania Alanowi, których nawet kurwa nie posiada. Serio, może mniej stymulantów jeden i drugi, skoro potrafią sobie wymyślić fikcję. Wymyślanie fikcji. No ja na twoją niekorzyść posiadam to nagranie i ty tak powiedziałeś. Alan, ruchasz siostrę swoją. Kolejny zarzut Marconia. Może pora powiedzieć, jak Michał przez swoje znajomości usuwał niewygodne fakty. Płacił za milczenie. Tak, na wykopie również. Dziwne, że te ubogie dziewczyny zaczęły ubierać się w Witkacu, co? Myślicie, że 300 tysięcy to dużo, czy mało jak na uratowany wizerunek? Powiedz mi, Nathan, o jakich dziewczynach mowa, które zaczęły ubierać się w Witkacu? Z tego co wiem, jedyna dziewczyna, o której krąży mit mieszkaniowy i jakieś 100, 200 lub 300 koła, to Ola. Nawet Konopski mówił tylko o Julii i Oli. Ta dziewczyna i Ola to jedyne przypadki, do których udało mi się dotrzeć, jak chodzi o Boxdela. Skąd ty bierzesz te chochoły? I dlaczego budujesz sobie własną historię Pandory? To jest chore, człowieku, że pod budowanie zasięgu, pod swoją kolejną walkę w klaucie, wykorzystujesz motywy tej afery, by podbić sobie stawkę w swoim kontrakcie, dając argument, że teraz będziesz miał większy zasięg i może uda ci się do reszty zniszczyć włodarza konkurencyjnej federacji. To tak, Sławek, w formie bonusu. Mowa tutaj oczywiście o Sławku z Klauta. No, dajcie mi 100 tysięcy złotych więcej, bo teraz będzie o mnie głośno, będę niszczył Boxdela. Przy okazji wam też jest to na rękę, Cloud, ponieważ no, może włodarz konkurencyjnej federacji zostanie zniszczony, albo nie wiem, zapierdoli się czy coś, to będziecie wtedy mocniejsi. Ja już nie wiem, co ty masz w głowie, Marco. Ja nie wiem, czy kurwa też nie przekminiasz tego w taki sposób. Tutaj w ogóle chłop pisze, że ja mam jakieś powiązania z Instagramem, że mogę mu usunąć konto i tak dalej. Wrzuca na Twitter, że ściągnięto mu Instagrama, po czym 4 minuty później ustawię Instagram na prywatny. No ty, gościu, jesteś naprawdę odklejony. Ty nic nie prostujesz w ogóle tych błędów, które robisz. Jeżeli ja jestem takim geniuszem zła według ciebie, że mogę wpłynąć na Marka Zuckerberga i ściągać ci Instagram... Jeśli chodzi o wykop, to Fame był na spotkaniu z właścicielem w celu moderowania retransmisji na tagu. Prawda jest, że był użytkownik, który wrzucał jakieś informacje, jakby był wewnątrz firmy, jednak Fame poinformowało, że wykop nie udzieli informacji na temat tego użytkownika. Pamiętam, że firma bardzo chciała zlokalizować szpiega, ale nie udało się tego zrobić. W późniejszym czasie okazało się, że owy spy to fake. Na zawołanie, to podejrzewam, że gdybym miał takie moce, to nie siedziałbym w internecie, tylko odpoczywałbym sobie na jakiejś własnej wyspie. Abstrahując już od tego, że to była zwykła ściema pod zasięgi, bo specjalnie zrobiłeś sobie prywatny Instagram, żeby ludzie... Ja widziałem jakieś komentarze dotyczące tego, że Sylwester Wernega mówił w ostatnim swoim streamie, że Nathan Marcoń ma jakieś bardzo mocne kwity podobno na Boxdela, bo trzymał się z nim blisko. Więc ja jestem ciekaw, czy za chwilę nie okaże się, że będzie odpowiedź filmowa ze strony Nathana i mamy wojnę Nathan Boxdel w tym momencie, już taką pełnoskalową. To jest chyba niesamowite. Przecież ci ludzie podobno ze sobą parę miesięcy mieszkali w jednym domu. Rozumiesz to? Mieszkali w jednym domu, a teraz wzajemnie na siebie w internecie napierdalają. Jezu Chryste. Ja naprawdę chyba pewnych rzeczy już nie zrozumiem. Twittera wchodzili, żebyś mógł sobie farmić followki, bo to jest jedyne, czego ty potrzebujesz w frustracie. Pomiędzy postem o tym, że ściągnęli ci Instagram, a ustawieniem go na prywatnie, minęło dokładnie 4 minuty. Kolejna sprawa to twoje mówienie o tych imprezach, że dziewczyny się kleją, że cię to męczy i obrzydza. Ja niby też, ale te imprezy to też mnie męczą, jak każda się kleje, a nawet słowa nie zamieniam. Ja nie przypadam, bo to mnie męczy i obrzydza, za dużo już przeżyłem tych imprez żałosnych. Nie lubię tych dziewczynek naiwnych, bo mi serce pęka, jak patrzę, jak się dają manipulować. Gościu, to ty się kleisz do dziewczyn. To ty je manipulujesz. To ty zdradzasz, a później błagasz o wybaczenie. To ty manipulujesz te biedne dziewczyny. Nie jesteś żadną sigmą. Jesteś oszustem.
Ty, Nathan, jesteś populistą, człowiekiem, który mówi wszystko, z czym będzie zgadzać się większość. Ty mówisz wszystko tak, żeby budować jak najszersze grono odbiorców, trafiając w najbardziej populistyczne opinie. Jesteś fałszywym prorokiem. Jesteś fałszywym obrońcą moralności. Okej, okay. Tutaj jeszcze była taka notacja, że Boxer przyznał, że sam tak robił, ale już mu się to znudziło. Ale prawda, ja wam powiem tak, i to kurwa... Serio, serio, oczywiście, piszcie sobie bekę i tak dalej. Piszcie sobie, kurwa, róbcie z tego bekę. Prawda jest taka, i to szczerze, ja na tym YouTubie widzę w kurwę ludzi, którzy robią i piszą wszystko to, co w tym momencie jest popularne, co zdobywa dużą rzeszę lajków, czy to na Twitterze, czy na YouTubie w komentarzach. Ale to mi próbuje się, kurwa, przypiąć łatkę populisty. Dla mnie to jest tak spierdolone, gdzie ja nawet najlepsze jest to, że w 90% przypadków mam odmienne zdanie niż większość tych kurew pierdolonych. To świadczy tylko o tym, że naprawdę niektórzy ludzie w internecie to tak się dają, kurwa, zmanipulować, a prawie każdy kanał głównego nurtu, który jest popularny, mówi to, co w danym momencie jest opłacalne. Wrzucił taką relację, Marcoń. Wyrzucę go z fame i zablokuję z każdej federacji. A jak zacznie za dużo gadać, to mogę iść siedzieć na kilka lat, a pieniądze i procent z fame będzie ciągle wpływać na moje konto. Oczywiście z moich rąk nic mu się nie stanie. Mam ludzi, którzy za mną skoczą w ogień. Nawet wiem, gdzie mieszka jego babcia. Znajome słowa? Puścić ci to? Pamiętasz? Kilka osób, do których to mówiłeś? Tik tak. Czekam na storkę z przeprosinami. Gdy Marcoń nagrał na mnie film, który swoją drogą już usunął, w którym pokazał się jako anioł stróż moralności, publikując duże ilości pomówień w moją stronę, przyznaję się, że wpadłem w szał i powiedziałem parę słów za dużo. Byłem na tyle wkurwiony tym, co ten pomawiacz o mnie gada, że mówiłem różne rzeczy wam oku i nie do końca było to poprawne moralnie. Teraz nasuwają się trzy pytania. Czy kiedykolwiek powiedziałem komuś, że chciałbym, żebyś dostał w łeb, albo że sam ci napierdolę? Tak. I mimo, że nigdy się to nie wydarzyło, bo była to moja rozścieczona głowa, to dalej uważam, że w ten pusty cymbał powinieneś dostać. Czy kiedykolwiek powiedziałem, że zablokuję cię w swojej federacji innych? Tak, oczywiście. Powiedziałem tak. Ja jestem przeciwko temu, byś brał udział w jakichkolwiek walkach, bo gdy przychodzi blask reflektorów, to nieźle ci odpierdala i ty o tym wiesz. Ale do tego, jakim oszustem jesteś i ile zła wyrządziłeś, przejdziemy później. Czy kiedykolwiek pozwoliłbym na to, żeby twoim bliskim stała się krzywda? Nigdy bym na to nie pozwolił. Może i w nerwach potrafię rzucić jakieś kwestie, kurwa, jakby były wyciągnięte z filmów Wegi. Ale sam wiesz, bo nawet mi napisałeś, że nie wierzysz mi w moją wyobraźnię o wyimaginowanych nożach na plecach i jakichś 20 osobach, które tam masz w swoim pseudokajecie. Ja się nie boję, że mi zrobisz krzywdę, a że nagrasz coś i przeinaczysz, bo w twoją wyobraźnię z nożami na plecach i 20 osób nie wierzę, z całym szacunkiem. Nathan, chcesz mnie demaskować, ale jednocześnie chcesz się dogadywać i dajesz mi czas jak rasowy szantażysta. Chciałeś się dogadać, żeby przypadkiem nie stracić możliwości walki w fame. Zaraz ludzie zobaczą, kim jesteś naprawdę. Piszesz o mnie, że jestem kryminalistą i że zależy ci na tym, bym odpokutował za swoje czyny lub słowa. Co cię obchodzi, z kim on jest i co robi? Czemu się w czyjeś życie wpierdalasz? Znowu chcesz zaistnieć? Nie wiem, jak mam to skomentować. Po co łapiemy kryminalistów? Nie masz swojego życia? Chcesz zaistnieć. To ty chcesz łapać kryminalistów? Czy się dogadywać i szantażować, żeby były jakieś przeprosiny na storce z mojej strony? O co ci kurwa chodzi, Marcoń? Stosujesz szantaż, w którym jesteś dobry i dajesz mi 48 godzin na to, bym ustosunkował się do swoich oszczerstw w twoją stronę, bo inaczej ludzie zobaczą nagrania, jak się na ciebie wkurwiam i chcę ci zrobić krzywdę? Nathan, publikuj, strzelaj, rób co trzeba, naprawdę, ja nie pozwolę się już więcej zastraszać i szantażować. Nie pozwolę też na to, byś budował sobie swoją obskurną postać moją osobą. Kurde, ja prawdę mówiąc myślałem w momencie, w którym... W momencie, w którym Nathan tak bardzo mainstreamowo wszedł do tego świata internetowego i miał duże poparcie ze strony Wykopu podobno, to byłem przekonany, że znajdzie się jakiś gość, który w tym momencie wszedł w nim jakieś szranki słowne, który podobny materiał wypuści. Nigdy nikt nie wypuścił. Jestem mega zdziwiony, że ten materiał wychodzi spod rąk Boxdela nagle. Mamy tutaj takie plot twisty i dziwne zwroty zdarzeń. Nie wiem, czy wy nie macie takiego wrażenia, że od dłuższego już czasu, może też za pośrednictwem flików tak się stało, YouTube to jest jedna wielka piaskownica, w której każdy bije się o swoje grabki? Chciałeś zrobić sobie z tego jakąś chorą gierkę pod zasięgi, bo zaraz masz walkę w cloud. Piszesz jakieś chore wywody na Messengerze i robisz z siebie game mastera swojej chorej dziwy. Będę w tym tygodniu, zwołuję się telefonu w aucie.
telefonu w aucie lub odłożeniu krótki rękaw i możemy gadać, ale nie będę akceptował żadnych kłamstw jak zawsze. Zauważ, że mogłem, a nic o tobie nie pierdoliłem konkretnie, bo nie zależało mi, nie zależy, aby cię zniszczyć. Ale musisz parę rzeczy sprostować, które słyszałem, jak mówiłeś. Do dwóch ha się odezwę. Ja jestem w domu, chcesz to wpadaj. Pogadamy gdzieś w parku albo gdzieś, po prostu nie będę musiał się bać, bo słyszałem twoją rozmowę telefoniczną, gdzie również był mój temat. Napiszę za 2 godziny. Luz, Nathan, będę sam, mogę sam wpaść do ciebie na rejon, a ty możesz mieć 100 osób. Dziwnej gry. Pamiętam, Marcon, jak śmiałeś się z tej hieny z Pysińskiego, bo on swoją drogą też zawsze wybiera ofiary, które leżą i... No mi się tego już naczytać, wszystkiego nie chcę. Wszyscy twoi ostatni przeciwnicy medialni to są ludzie, których opinia publiczna skreśliła, więc ty zawsze wybierasz łatwe cele. Wybierasz je, bo idziesz za pochodniami. Wtedy takie czyny, które teraz robisz, czyli jakieś szantaże, dawanie 48 godzin i tak dalej, kurwa, na odpowiedź, są usprawiedliwione misją społeczną, bo ty masz wyimaginowane w głowie... Tu akurat jedna rzecz, którą ja zauważyłem, bo... Faktycznie, Nathan dostawał raczej łatwych oponentów zazwyczaj, z którymi łatwo plus jeden dostać, ale też zwróciłem taką uwagę, że do Sylwestra Wardęgi z taką dużą dozą szacunku podchodził, kiedy był ten cage pierwszy, gdzie obaj siedzieli obok siebie. Wręcz namawiał go do tego, żeby jakiś wspólny materiał bodajże nagrać, czy się spotkać prywatnie, coś w tym stylu. A potem na wywiadach też mówił, że on nie jest takim złym człowiekiem, żeby czerpać przyjemność z niszczenia kogoś tak jak Wardęga. Więc tutaj tak nie bardzo mi się to kleiło, nie? W głowie, że robisz coś dobrego, ale nie robisz. Jesteś psycholem, gościu. Michał Boxtel Baron. Masz 48 godzin. Ale no nie wiem, widzowie... Kurwa! Kto zauważył... Już dawno, dawno, dawno temu, że free fighty polegają na tym, że jak ktoś nie ma prywatnie jako osoba internetowa dużego zasięgu, to zrobi wszystko i zrobi najgorsze dymy po to, żeby zarobić, czy posunie się do najgorszych pomówień i tak dalej. Pisze jeden. Przecież tak szczerze to nie jest nic nowego. To się dzieje już od dawien dawna. Godzin, aby publicznie przeprosić za wszystkie groźby w moją i nie tylko w moją stronę. Jego jara to, że moi znajomi mają na mnie jakieś foldery i nagrania. Mówisz, że byłem manipulatorem i bałem się, więc załatwiałem dealę, żebyś mi odpisał. Michał jest takim kłamcą i manipulatorem, że aby uzyskać waszą sympatię, uwagę, abyście po prostu mu odpisali i aby wiedział, że wszystko jest okej, okay, że nic na niego nie szykuje, czy mamy normalny kontakt. Michał był... Ważny men, załatwiłem na Freak long term deal z BetClick. To teraz popatrzcie na daty. 24 stycznia, załatwiłem na Freak long term deal z BetClick 20 koła od filmu raz w tygodniu i tak dalej. 5 dni później dawałeś mi swoje wsparcie, że ogarnę wagę i wygram walkę, że po walce możemy się złapać na trzeźwy melanż. 5 dni później mi o tym pisałeś, więc dlaczego miałbym się ciebie obawiać? Nathan, ty kibicowałeś mi w walce z Cassio, a jak zobaczyłeś, że Cassio już stał się okej w oczach ludzi, to zmieniłeś szybko team, bo zawsze chcesz być tam, gdzie ulubieniec wykopu. Jacek Murański, Ferrari, Cassio, ty się zawsze dokoptowujesz do tego gronia, wrzucając do siebie na socjale memy z nimi. Na przykład 3 głowy pies i jest tam głowa Murańskiego, Ferrariego i twoja. Albo jakaś inna 3 głowa bestia. A to prawda, próbują sobie robić takie community swoje na zasadzie my jesteśmy reprezentantami, my reprezentujemy wykład. Czy nie oni, tylko robi to Nathan. Też to zauważyłem. Takie usilne podpinanie, patrzcie, gramy w tym samym teamie, jesteśmy super freakami. Ja, Cassio, Ferrari, ty jesteś psychofanem wykopu. Jeszcze odnośnie tych deali, to ty je chciałeś robić. Nie wciskaj ludziom kitu, że nie. Nawet chciałeś wziąć udział w odcinku Gołców 31 stycznia, 2 dni po tym, jak mnie zacząłeś wspierać i pisałeś tam, że możesz wziąć udział w randkach, czy jeżeli będziemy robić ten deal z Royal Watchem, to jak już coś ustaliłem, to może jak będziesz na kroplówce, to możesz nam pomóc i tak dalej. Kolejna sytuacja to pomawianie mnie na wywiadzie u Winiego w sprawie Mrozo, że wykorzystałem chłopaka, który ma chorego brata do ratowania wizerunku. Boxdel. Tak, miał taki epizod. No, gdzie jest Mrozo, który miał chorego brata i miał walczyć na Fame 20, który nie od wiem, razu po aferze Pandora Gate i miał taki gość, co na TikToku nagrywa. Ale tutaj na szczęście na to odpowie wam Mrozo, bo w tej sytuacji nie mam sobie nic do zarzucenia. Czy Nathan Marcoń wali w chuja? Mocny statement od Mroza. Nathan Marcoń załatwi mi walkę.
tego typu komentarze pojawiają się na Twitterze. Okej, widziałem wywiad u Winiego, w którym Nathan się wypowiadał na temat mojej walki i potem Boxdel liknął, że ja mam się bić na Fame 21. I ludzie sobie złączy kropkowali, że dopiero jak Nathan wspomniał o mnie na tym. To jest niesamowite, jak się zwiralowało hasło łączy kropek. W wywiadzie u Winiego to Boxdel ogarnął tą walkę. Tutaj na tym screenie widać, że Boxdel chciał do mnie numer 22 lutego, a z tego co widziałem materiał z Winiem był 28 lutego. No i pojawił się tam potencjalny rywal, chciał tam dogadać, czy mi on będzie odpowiadał, czy nie. 3 dni później ja do Boxdela napisałem, czy... Te daty akurat o niczym nie świadczą, bo nie wiadomo, kiedy materiał był nagrywany. To, kiedy był publikowany, kiedy był nagrywany, to nie do końca jest to samo, nie? Ale w sumie mógł nie mieć świadomości. To jest już dogadane, czy to był taki też znowu luźny pomysł. Tam dzień później dostałem już wstępną umowę. Podpisałem 3 dni później i wtedy jak już podpisałem, to wyszedł ten materiał dopiero. Boxdel ogarnął przed Nathanem, że tak to nazwę. Czyli obie te rzeczy zbiegły się w czasie, ale nie mają ze sobą żadnego powiązania. Koniec. Ja dużo w swoim życiu nakłamałem. Ty przechodzisz samego siebie, Nathan, nie? Jesteś zniszczony do szpiku kości i nie masz prawa moralizować nikogo. Jesteś obrzydliwym kłamcą. Wszystkich kłamiesz. Mówisz, że nigdy nie brałeś sterydów. Mówisz, że jesteś naturalny, a walisz więcej towaru ode mnie. Widzowie, ja wam też powiem uczciwie, bo ja po co miałbym kłamać. Ja też nigdy w życiu nie brałem sterydów. Nigdy. Oczywiście zdarzyło się przyjąć kreatynę. Trochę napuchłem wodą. Nie będę mówił, że nie. Żałuję. Uważam, że było to oszustwem. Ale chuj, no pan jakby w sklepie mi polecał, to wziąłem. To, że kiedyś miałem taką nazwę sterydy Tejkwana, to zwykły przypadek. To, że kiedyś mówiłem... streamując, że biorę sterydy lata temu, to był eksperyment społeczny. Chciałem po prostu zobaczyć, w jaki sposób ludzie zareagują na doping. Po tej farmakologii czuję taką kurwa moc, jak nasterydowana świnia. Jesteś sterydem, Nathan, i ty to wiesz. Mówiłeś ludziom, że influencerzy namawiają cię do brania narkotyków, a sam chciałeś lecieć jak rasowy ćpun. Dla ciebie okazją do walenia towaru było podpisanie kontraktu na walkę. Bo popatrz, jaki ty miałeś z tym problem. A ciśniesz Arka Tańcule od ćpańculi. Wypominasz komuś zdrady w momencie, gdy sam krzywdziłeś swoją kobietę. Tego syfu na ciebie jest dużo więcej, a... Dobra, bo jakby, jak jest moja... To fajnie to byłoby delikatnie podsumować. Jakie jest moje zdanie w kontekście tego, że są flickfighterzy, którzy robią przepotężne dymy na konferencji? Uważam, że jest to super. Jeżeli od czasu do czasu znajdzie się osoba, która naprawdę kogoś nienawidzi i nie potrafi się zgadzać z światopoglądem tej osoby, ta osoba ją naprawdę realnie mocno wkurwia i chłopaki się popstrykają, to super, ma to ręce i nogi. Ale mam wrażenie, że niektórzy freakfighterzy, każdy swój, z każdym swoim pojedynku, dziwnym trafem nagle jak dochodzi do walki, to się nienawidzą i próbują wyciągać na siebie najgorsze rzeczy. No ja uważam, że ten biznes aż tak żałośnie działać nie powinien i w momencie, w którym do drugiego człowieka naprawdę nie ma żadnych, ale to żadnych negatywnych emocji, to nie powinieneś usilnie starać się je wykreować po to, żeby odpierdolić cyrk kosztem tego, że zniszczysz czy utrudnisz komuś życie. Po tym filmie pewnie się to nie będzie kończyć. Pamiętasz, jak teraz wykopki cię krytykowały? Znienawidziłeś ich za to, że wpierw cię propsują, a jak teraz jesteś ośmieszony, to już cię nie wspierają. Wybrałeś sobie kolejnego kozła ofiarnego we mnie, żeby znowu zbudować swój wizerunek na wykopie, bo wiesz, że mnie tam nie lubią. Pamiętasz, jak chciałeś 100 tysięcy złotych od Fame'u, żeby nie walczyć na cloud? Pamiętasz, jak byłeś przerażony Denisem Załęckim i chciałeś zrobić wszystko, żeby ominąć tę walkę? Pamiętasz, jak chciałeś robić loterię na kanale Freak i żeby mieć dobry wizerunek, mówiłeś, że będziesz kupował teraz rzeczy dla biednych ludzi, żeby widzowie, frajerzy, których tak nazwałeś, uwierzyli w twoją przemianę. Powiem? Co? W ogóle przy okazji? Tak mi się to podoba, że to jest twoje, że to kupiłem jakby, nie? Że zaczynasz być dobrym gościem, dlatego odciąłeś się od patologii na chwilę, ale zdałeś sobie sprawę, że inaczej nie dasz rady zarabiać, bo nie potrafisz robić nic innego, jak kręcić komuś aferę. Gdy kręcisz afery, zgadzają się liczby. Bez afer jesteś niewartym uwagi śmietnikiem. Mówiłeś o Izaku, że zdradza żonę. Mówiłeś o Kacprze na lewo i prawo, że bił Julię w swoim byłym związku. Nie masz żadnego potwierdzenia i żadnego dowodu na swoje pomówienia. Robisz ludziom krzywdę i to nie jest zabawne. Liczę, Nathan, że znajdziesz nową federację. W Fame na pewno będę w pełni przeciwny za tym, żebyś brał dalej w nim udział. Nie będę ci się dokładał więcej do wypłaty. Okej, dobra, to stanowisko mnie zaskoczyło. W takim razie ciekawe, czy właśnie straciłem szansę walki w Fejmie. Znaczy,
Bo powiedziałem, że Bogdanek frajer się zachował w stosunku do Sergiusza i powiedziałem, że swego czasu zachowuje się, jakby Wardęga go na smyczy trzymał. Miejmy nadzieję, że drzwi są nadal otwarte. Chcesz łapać kryminalistów, Marcoń. Gość, który ma zarzuty o ładowanie swoich widzów na skam. Człowiek, który ma zarzuty o sprzedaż fejków. The Bestia, wielu ludzi nagrywało o tobie, malczyńscy. Każdy pokazywał, kurwa, twoje prawdziwe oblicze. Ciekaw jestem, czy ten losowy bumper otrzymał 300 zł od ciebie. Tylko ty wiesz, jaka jest prawda. Pamiętasz, jak mówiłeś, że rodzina jest twoją największą wartością? Że to właśnie rodzina jest najważniejsza i trzeba... Czemu ligi, że walka fame? Stary, ty jesteś najgorszym łączykropkiem, to nawet tego się nie dało w ten sposób połączyć, kurwa. Ty jesteś głupi! Ale tak, jakby lekko zaskakującym dla mnie jest to, że Boxdel zamiast skupić się na tym, na tej swojej ostatniej aferze, to atakuje Natana. Znaczy, można powiedzieć, że Natan swego rodzaju przysługę mu tak naprawdę w tej całej ciężkiej sytuacji dla niego zrobił, bo Natan zaczął go atakować, więc Boxdel miał logiczne powody do tego, żeby nagrać film dedykowany o Natanie. A ten film bądź co bądź jest mocny. Więc... trochę myślę, że mu to z nieba spadło, jeżeli chodzi o daty. Ale chyba w dalszej części filmu będzie się odnosił do ostatnich wydarzeń. Tak była zapowiedź na wstępie, więc zobaczymy. Trzeba chronić rodzinę przed internetem. Gdy twoja mama nagrywała cię, gdy plułeś na płatki fagaty i wyzywałeś fagatę od szmat, towarzyszyła ci w pewnym sensie w krucjacie na fagatę. Mama, mamy szmaty w domu? Nie. Idealnie. Nowa szmata. Piękna, nie? Tego nie oceniam. Ale działałeś wtedy z mamą, która przymykała oko na twoje zachowanie. Nie chcę tu bronić Fagaty, ale w sumie odpowiedziała na nagranie, które zrobiłeś ze swoją mamą. Fagata zareagowała na TikToka Natana właśnie takim wpisem na Twitterze. I tak, z jednej strony to Fagata zrobiła przypierdolkę do twojej mamy, ale z drugiej strony można powiedzieć, że zrobiła to, bo serio myślała, że to ona cię nagrywała. Ty natomiast, obrońco rodzin, wplątałeś w tą mamę Fagaty, która nie jest niczemu winna. Nie udziela się w internecie, nie pomaga Fagacie w atakowaniu ciebie. Zdemaskowałeś. W sesjach rozbieranych też nie pomaga, to też warto zaznaczyć. Nie jest kreatorem wnętrza i tła. ...że jest nauczycielem i wychowała kurwę. Zrobiłeś to osobie niewinnej. Mógłbym tak powiedzieć, prawda? Że wychowała dziecko na kurwę. I że poniosła również porażkę i powinna płakać zawodowo. Ponieważ jest nauczycielką WDŻ, wychowania do życia w rodzinie. Kogo ona chce uczyć, skoro tak jej się powiodło? Szacunek do twojej mamy oczywiście. Ja nie ruszam mamy, nie ruszam tat. Szacunek do twojej mamy oczywiście, no dobra. Nie ruszam babci, dziadków. Ja po prostu podałem taki przykład. Pozdrawiam mamę, Fagaty i współczujmy. Stary, no kurwa, no nie. Sprawiłeś jej duże problemy w środowisku nauczycielskim i wśród uczniów. Zrobiłeś to, ja obrońco rodzin. Nawet materiał, który zrobiłeś z historii swojego życia, on jest tak zrobiony, że na samym początku już sugerujesz ludziom, po wstawce z płaczem, że ten materiał zmieni opinię o tobie. Ja tego filmu nie będę montować. Od razu mówię, że jeżeli przed tym filmem miałeś jakąś opinię na mój temat, to po tym filmie zmienisz tę opinię. Tworzysz ten materiał, mówiąc tam nieprawdziwe historie o tobie, tylko i wyłącznie, żeby zbudować swój wizerunek. Tak samo wciskasz ludziom kit, że cię postrzelili, a nam w domu opowiadałeś, że to nie jest prawda. Ale niech ludzie myślą tak, bo chcesz być jak Tupak. Słuchaj, chcesz być jak Tupak. Ja pierdolę. To Boxdel kiedyś przyjechał, bo chciał być jak Biggie. Mamy dwóch raperów zajebistych. Nie no, to... to akurat mu wyszło. Nie wiem, czy był to żart, czy on tak serio powiedział, ale to było zabawne. Tych podcastów Goginsa, motywacje. Tworzysz sobie własną, oszukańczą historię, żeby robiła na ludziach wrażenie. Chcesz być jak prawdziwy kot, których słuchasz. Jak... Właśnie to mnie rozpierdala, że niektórzy influencerzy to muszą sobie bajki wymyślać, żeby ich polubiono. A patrzcie, ja na przykład wam o tym nigdy nie mówiłem, tylko to w wiadomościach leciało, więc ludzie prosto się o tym wiedzieli. Ja mam tutaj taką ranę ciętą na ręce. Nie wiem, czy jest to na kamerze widać. No ale kiedyś to w wiadomościach było, więc kto ma wiedzieć, ten wie.
Ja nigdy o tym na live nie mówiłem, bo takiej potrzeby nie czułem, ale przecież ta rana na mojej prawej ręce pojawiła się w taki sposób, że zobaczyłem, jak w parku jakiś mężczyzna nożem atakuje dziewczynę. Tam chyba mogło dojść do gwałtu, więc ja niewiele myśląc, bo ja wiadomo, że zawsze kieruję się dobrem drugiego człowieka, wskoczyłem na tego typa latającym kolanem i w momencie, w którym on tak, wiecie, leciał do tyłu, bo to jasne jest, że go znokautowałem, to ten nóż wbił mi prosto w rękę. Te koty motywacyjne, ale nie możesz nim być, wiesz dlaczego? I to ja jego zgwałciłem. I powiedziałem mu, przyszła kreska na matyska. Tak było. Do dzisiaj mnie kutas boli, bo nie naplułem nawet. Bo miałeś szczęście w młodości, że miałeś neta, komputer i mogłeś rozwijać sobie kanał na YouTube już jako nastolatek. Ty byś nie przetrwał tego, co ci niezłomni ludzie, Marcoń. Bo nie jesteś niezłomny. Jesteś do złamania. Jak cienki patyk. Widziałeś, że Budda dobrze zarobił na swojej loterii, więc chciałeś zrobić loterię, więc poszedłeś na chwilę w wielką przemianę i dobro. Ale zauważyłeś, że nie tędy droga, bo słabe viewsy i loteria się nie zwróci. Więc znowu wróciłeś robić szambo. Robisz sobie content z pokoju 222, nie mając żadnych dowodów i pomawiasz ludzi, którzy imprezują. A sam, idioto, broniłeś Amadeusza Ferrariego i mówiłeś, że nie powinno się oceniać, jak ktoś spędza czas prywatnie. I nie rozumiem czegoś takiego, bo zazwyczaj osoby, które kogoś śmieją się, że był porobiony, oceniają, sami są ciągle porobieni, więc nie lubię czegoś takiego, że ktoś kogoś właśnie publicznie mówi, że o, ty byłeś porobiony na imprezie, patrzcie, to jest nagranie. I jakieś miny, jakieś nagrania, urywki, fragmentów z takiej całej imprezy. Chciałam bardzo serdecznie pogratulować Arkowi już godzinę trzeźwości. Zazwyczaj no Jezu, no może zmienił zdanie, tak szczerze. Osoby, które kogoś śmieją się, że był porobiony, oceniają, sami są ciągle porobieni, więc... Rozumiesz, że jesteś hipokrytą, gościu. A jeżeli dodatkowo mnie kłamiesz, ja nie wyciągam prywat. Nie wyciągam prywatnych rozmów. Nie wyciągam prywatnego, co ktoś do mnie mówi. Dam przykład. X influencer mi coś powiedział, coś mi napisał, ja z nim mam dramę, ja to wyciągam. Ty nie wyciągasz prywat, ty żyjesz z wyciągania prywaty. To jest twoje życie, rozumiesz? Ty nie możesz komentować tego, co dzieje się w internecie i tego, co wyprawiają inni influencerzy. Ty musisz tworzyć... Ej, muszę przyznać, że dobrze dobrana ogólnie muzyka, czuję się trochę jakbym oglądał jakiś temat dla uwagi. Być własną nagonkę, wyciągając prywatę, bo gdybyś komentował to tak jak Konopski czy Gimper, to nie miałbyś w ogóle wyświetleń. Ty musisz zaczynać, ty musisz inicjować. Ja wiem, że ty tego nie powiedziałeś ironicznie. Patrz, głowa osoby, która stosuje narkotyki, coraz bardziej wyzwala w tobie, ja to wiem ogólnie z psychologii i ze wszystkiego, bo ja na przykład dużo Roberta Rutkowskiego słucham, oglądam, bo się interesuję takimi rzeczami, jak chcę zrozumieć po prostu umysł osoby uzależnionej, nie? Bo ja wiem też, że ty sobie później wybierasz taką wersję, jaka ci jest wygodna. Jak ktoś cię złapie na kłamstwie, to mówisz, że to była tylko gra. Sam mi to opowiadałeś, jak robiliśmy kanał Freak. Że możesz budować taką postać, która będzie rzucać pomówieniami na lewo i prawo, a w momencie, gdy ktoś zdemaskuje, że coś jest nieprawdą, to wtedy mówisz, że to była tylko gra. I to jest mega chujowe, gościu. Bo ludzie tego nie rozumieją, nie wszyscy to rozumieją. Rozumieją to tylko ci, którzy kumają grę, że ty tak działasz. Czyli parę procent osób, a większość ludzi nabiera się na to twoje, kurwa, na te twoje oszustwa. Psujesz innym ludziom wizerunek, pomawiając ich. Ja rozumiem, gdybyś mówił jeszcze prawdę, ale ty tworzysz swoje własne historie. Ty możesz zrobić taką historię, że ja na przykład w momencie, gdy chciałbym cię zastraszyć, to możesz ustawić jakiegoś swojego ziomka na telefonie, który cię zastraszał, mógłbyś to nagrać i ten ziomek by mówił na przykład, że no jestem od Boxdela, uważaj teraz, gdzie będziesz szedł, uważaj na swoje plecy. I możesz wcisnąć ludziom kit, rozumiesz? Ty jesteś pojebany.
No bo mam ważniejsze spłaty, ty nie znasz mojej historii. No to kurwa nie stać cię, że musisz inne rzeczy najpierw płacić? Ale nie znasz mojej historii. No i nie chcę poznać, bo ja do tego świata nie chcę wejść. No bo nie dałbyś sobie rady z problemami, z którymi ja się borykam od dawien dawna. No ja problemów nie leczę mefedronem, także... Nie leczysz mefedronem, tylko jak ty to nazwałeś, wybuchowymi mieszankami, koką i że rozjebiesz się używkami. Jak ty śmiesz się w ogóle wypowiadać o aferze Pandora Gate? Oceniać w ogóle kogokolwiek, skoro sam odpierdalałeś chory chłam na kamerkach i byłeś takim samym idiotą jak ja. Dzieliły nas wiekowo może 2-3 lata. Macie pytanie ważne, dobra? A co ty, zasypiasz? Ja wiem, że jest po dobranoc, ale spokojnie, weź ty się rozejrzyj, by się nie słuchać. Halo, jesteś? Ty oglądasz Freeza? A lubisz mini Majka? Ale powiedz, czy na pewno lubisz mini Majka? A chcesz zobaczyć mojego mini Majka? Gdyby nie było, czekaj chwilę. Pokazuję. Na 100% chcesz czy nie? Jak nie chcesz? Mówiłeś, że chcesz od początku. No, co ty z tym palcem? Tego palca ci teraz w dupę wsadzę. No właśnie. Chcesz zobaczyć mini Majka czy nie? Ostatnia szansa. Nie? No to pal gumę. Nie moralizuj nikogo w tej aferze, bo ci nie wypada. Kurwa, ja po tym nagraniu mam ochotę zobaczyć mini Majka. Ma ktoś może zdjęcie jakieś? Widzowie, ja mógłbym tak cały czas, ale mi się już nie chce, nie? Wiem, że wielu ludzi i tak nie bierze Marconia na poważnie, bo jest obrzydliwą i męczącą postacią. Ale chcę pokazać to osobom, które mają cię za autorytet, bo są tacy. Sam zbudowałem ci lepszy wizerunek przez... Powiem wam, że ja jakbym teraz na przykład kolaborował z Natanem, to moglibyśmy nową, starą ekipę otworzyć, bo on ma mini Majka, a ja mam wielką trąbę. Więc już dwóch członków byśmy mieli. Członków ekipy oczywiście, nie tylko. Kanał Freak. I przez to, jak briefowałem cię na konfach i programach, żebyś był lepszy. Stworzyłem potwora i muszę go zgładzić. Kto mieczem wojuje, Natan, ten od miecza ginie. Teraz przejdziemy już do drugiej części. Nie chcę, żeby ten film był nie wiadomo jakim arcydziełem. Nie mam zamiaru dawać tutaj jakichś kozackich animacji, robić super plansz i dawać nie wiadomo ile. Chcę wam powiedzieć czystą prawdę, jak to wszystko wyglądało. Ona nie jest dla mnie w żadnym stopniu korzystna, więc może to będzie dla was jakiś... Prawciu, zostaw grubego. Dawaj Ksiazula, obejrzymy jak wpierdala zestaw od Gesslerowej. A jakoś w chuju mam to, jak to wpierdala, sam lubię wpierdalać, stary. Dowód, że nie chcę ściemniać, nie chcę, kurwa. Oglądam kontent jedzeniowy, ale tak powiem wam uczciwie, zdarzyło mi się parę razy Książulo prywatnie obejrzeć, ale uważam, że są inne kanały, podobają mi się bardziej. W przykład Maciej je uważam, że robi dla mnie ciekawszy i fajniejszy kontent. No każdy ma gdzieś tam swoje preferencje, nie? Więc jak już oglądam, to oglądam jego. Omijać żadnej prawdy, nie chcę żadnego faktu ominąć, nie chcę się w żaden sposób usprawiedliwiać, chcę, żebyście poznali całą prawdę, by nikt nie mógł mnie już więcej szantażować, ani, nie wiem, żebym nie czuł strachu, że ktoś mnie skompromituje w jakiś dzień, publikując jakieś taśmy na mnie, wrzutki i tak dalej. Robię to tylko i wyłącznie dla swojego spokoju i na to, żeby zobrazować wam, jak to wyglądało naprawdę. Tego gówna, które przeszło przez moje palce, jest mnóstwo. Jako osoba z branży chcę wam powiedzieć, że to największy szambo, w jakim biorę udział. Uwielbiałem ten prestiż. Czułem się ważny, będąc w tym. Super pozycja włodarza, nowe auta, fajne ubrania, piękne kobiety. Naprawdę czułem się jak gość. Uwielbiałem to. Zajebista reputacja, spore deale, które robiłem. To były piękne czasy i każdemu życzę, by chociaż raz w życiu mógł poczuć się tak jak ja. Tak dowartościowany i ważny w tamtym czasie. W pewnym momencie przyszły demony mojej przeszłości, które bardzo dużo zniszczyły. Ale jak naważyłem sobie piwa, będąc szczeniakiem, to muszę je teraz wypić, mimo że strasznie ciężko mi się je pije. W trakcie Pandory zachowywał... Z jednym się tutaj nie mogę zgodzić, a czy tak, bo ja wam mówiłem to już wtedy, kiedy wybucha Pandora Gate, że mi w jakiś sposób jest szkoda Boxdela, bo faktycznie odpowiada za swoją przeszłość w taki naprawdę bardzo drastyczny sposób, bo wtedy środowisko poza YouTube'owe żyło tą dramą, środowisko, które ogląda telewizję, rodzice, dzieci, politycy, no to była naprawdę wielkoskalowa afera. I czy Boxdel zachował się w tamtym okresie chujowo? Owszem, natomiast czy zasłużył aż na taki linczek, jaki go spotkał? Wiadomo, że tyle ile ludzi, tyle opinii, może jestem zbyt empatyczny, ale uważam, że nie. I w jakimś stopniu było mi go szkoda. Natomiast nie do końca jestem w stanie się zgodzić z tym, że on mówi, że kiedyś naważył sobie piwa, a teraz musi je wypić, bo uważam, że wszystkie ruchy, które poczynił dotychczas,
właśnie świadczył o tym, że on robi wszystko, żeby tego piwa nie dotknąć. Odsuwa ten kufel z piwem możliwie jak najdalej. I to pierwszy ten dowód na to jest taki, że związał się z Wardęgą, który wypuścił na niego film, który mu de facto groził, a dla swojej wygody związał się z Wardęgą, bo pewnie żył w takim przeświadczeniu, że skoro Wardęga puścił na mnie film, to ludzie mnie przez Wardęgę znienawidzili, ale jeżeli Wardęga teraz oczyści mój wizerunek, to ludzie na nowo mnie polubią. Było to bardzo egocentryczne i cwane zagranie w moim odczuciu wtedy, co mi się wyjątkowo nie spodobało. No ale teraz uważam, że zrobił troszeczkę podobnie, czyli naważył sobie tego piwa, chciał nagrać film na drugą stronę, a w momencie, kiedy okazało się, że Wardęga go podejrzewa, to żeby próbować sam siebie wyczyścić, przekazał mu ten film. Więc ja uważam, że mimo wszystko robi wszystko, żeby tego piwa nie spróbować w ogóle. Mimowolnie trochę się napił, nawet dużo się... Jakby to powiedzieć, dużo się napił. Może i to się napił. Ludzie wylali na niego to piwo. On był mokry. Ale nie chciał tego pić i próbował jak najbardziej usilnie zrzucać też odpowiedzialność na inne osoby, żeby samemu dostać jak najmniej po dupie. No. Bałem się, jakbym był w amoku. Działałem jak tchórz, jak zwierzę, które nie myślało o nikim, tylko o sobie. O! Dobrze opisane. Nie chciałem stracić tego, co zbudowałem i rozmyślałem wiele nieetycznych rzeczy. Mit o 300 tysiącach. Był pomysł zapłacenia Oli pieniędzy i to jest prawda. Gdy jechałem do Oli, to jechałem tam z myślą, że będę musiał zapłacić jej pieniądze za to, żeby milczała. I nie mówiła na mój temat źle. Miało to być 100, 200 lub 300 tysięcy. Jednak gdy się spotkaliśmy i zaczęliśmy rozmawiać o starych czasach, okazało się, że sprawa ma się zgoła inaczej, bo jej nie zależało na pieniądzach. Ona nie chciała żadnej kasy. Sama uznała, że za dużo się odjebało i nie chce brać w tym udziału, mimo że sama zainicjowała ten temat u Kuby Wątora. Nie usprawiedliwiam tutaj swoich zjebanych wiadomości, ale nikomu nie zrobiłem krzywdy. Kwestia zastraszania w trakcie Pandory. W mojej chorej głowie przewijały się naprawdę różne pomysły. Oferowali się różni ludzie, którzy chcieli uciszyć Konopskiego lub Wardęgę. Takich tematów było mnóstwo. Ludzie chodzili i oferowali się przez znajomych i pośredników. Z racji dużego zagrożenia myślałem nad setkami scenariuszy. Ktoś miał podjechać nawet do Konopskiego, żeby z nim pogadać, ale Nitro to zatrzymał. Słyszałem o tym od Sergiusza, natomiast nie wiedziałem na ile faktycznie stan rzeczy ma się jeden do jednego, tak jak on to przedstawia, a na ile Sergiusz poczuł się gangsterem. Ale opowiadał taką historię kiedyś, że poprosił kogoś, żeby z tym Konopskim wcale nie rozmawiał. Rozmawiał. Ale całe szczęście żaden nigdy nie doszedł do skutku. Dziś plułbym sobie w twarz za takie wybory i dziękuję Bogu za to, że to wszystko się tak potoczyło. Kwestia zastraszania Marconia. Nigdy nie nasłałem nikogo na Natana Marconia ani jego bliskich. Kiedyś rzuciłem do Sylwestra Wardęgi, że chciałbym, żeby Natanowi się coś stało. Że jest strasznym farmazonem. Nie życzyłem mu dobrze po tym, co mi zrobił. Powiedziałem kiedyś, że nawet wiem, gdzie mieszka, ale nigdy nic w tym temacie nie zrobiłem. I mogę w tej sprawie zeznawać pod przysięgą, podpięty pod każdą możliwą aparaturę. Dlaczego dałem film od Nitro dla Wardęgi? Po Pandorze nastąpiło odrodzenie Goats. Myślałem, że po podcaście to będzie już koniec moich problemów. Zaczniemy robić content z Wardęgą, Golą i wszystko będzie okej. Okay. Podcast wiadomo. No czyli wydaje mi się, że moje domniemania mimo wszystko są trafne, nie? Czyli to było takie myślenie na zasadzie, jeżeli ktoś, kto mnie przeklnął, da mi teraz błogosławienie, to ludzie na nowo mnie pokochają i powiedzą, patrzcie, on mi wybaczył, wy też powinniście. Myślę, że to był taki... To nim kierowało wtedy. Wyszedł średnio, jakby spodziewaliśmy się z Sylwestrem, że ludzie się podzielą, że będzie spina, że będzie trochę hejtu i tak dalej, ale przeboleliśmy to. Trochę się tym ryłem, Sylwester o tym wie, nie podobało mi się, że to wyszło aż tak tragicznie, ale cały czas jakby napawał mnie tym, że za chwilę będzie okej, Michał, będziemy robić content, będziemy robić film za filmem i ludzie zapomną. I rzeczywiście bardzo dużo ludzi po pewnym czasie przestało to już przeszkadzać i oglądali nasze speed datingi, odcinki Goats, podcasty i tak dalej. Oczywiście opinia była kontrowersyjna, jakby ludziom cały czas przeszkadzało to. Niektórzy mówili, że chce im się żygać na ten widok, że ja i Wardęga możemy w ogóle ze sobą działać. Moje community, moja społeczność, jakby oni
nienawidzili Sylwka, a community Sylwka nienawidziło mnie. I po prostu to był bardzo duży zgrzyt. Ale mimo wszystko robiliśmy to dalej. Robiliśmy filmy i nagle odezwał się do mnie Marcin Dubiel i dowiedziałem się od niego, że posiada nagrania z Pandory mojej byłej dziewczyny, która dała je Natalii. Natsu. Szalony reporter w swoim najświeższym podcaście powiedział, że to ja dałem głosówkę z Konopskim dla chłopaków. To akurat Szalony będzie musiał sprostować, bo jest to nieprawda. Ja też tak myślałem. W sensie, no bo to się wydawało najbardziej logiczne, ale no jest to nieprawdą. Ale mi trochę szkoda Michała, dlatego że ja rozmawiałem z nim i on, to powiem teraz szczerze, to co mi mówił, bo jaki Bogza jest, każdy widzi, że on średnio chce ten film. Że on, jemu to jest niepotrzebny, aczkolwiek dał tą głosówkę, no bo jakby, wiesz, to pasuje na narrację filmu i no... Dał tą głosówkę, że Bogzdel dał tą głosówkę, mówi... Okej, okay, no to szalony reporter dziwnie się zachował, bo to chujowo z jego strony, bo po pierwsze przekazał prywatną rozmowę, która, jak mniemam, nie powinna wyjść, no jednak prywata to prywata, co by nie było, a po drugie... Powiedział, że od Bogzdela usłyszał, że on dał taką głosówkę, podobno coś takiego nie padło. No mi Sergiusz na przykład też prywatnie mówił, to mogę mówić, bo też na lewie o tym rozmawiał, że nie miał tego akurat od Bogzdela. A ja też tak powiedziałem na live, że miał od Bogzdela, no bo no to się wydawało najbardziej logicznym na tamten moment, nie? Szalony? Kurde, ja ci tam napisałem na Messengerze, że tam wyszła akcja z tego, co ty powiedziałeś na tym podcaście, bo Wardęga powiedział, że to ja dałem tą głosówkę, a Nitro i wszyscy, wiesz, oni wiedzą, że to dała ta Martyna, nie? No to ja wiem, bo ja po prostu tak myślałem, ja to mogę sprostować, bo ja, wiesz, ja chyba nie wiedziałem, że to był o tym. Myślałem, że to jest twoja głosówka, dlatego kurwa myślałem, że ty. Okay. Ale przecież, wiesz, po prostu nigdy z tobą o tym... No tam trochę inny wiedział. Dla mnie było oczywiste, że jak ma twoje głosówki, to ty musiałeś dać, skoro gdzieś tam byłeś przy tym filmie. A nigdy w życiu jakby nie pytałem i to nie jest informacja, którą uzyskałem od ciebie, czy to było. Dla mnie to było po prostu oczywiste i tak to się... Tworzą się w ten sposób teorie spiskowe, a tutaj akurat nie mam sobie nic do zarzucenia. To nie ja dałem moją rozmowę z Konopskim dla Dubiela i Nitro. Przekazała je moja była dziewczyna. I jest to prawda. W tamtym czasie fakt posiadania przez Marcina Dubiela tych kompromitujących nagrań był powodem spotkania z chłopakami w restauracji Pod Papugami, więc nie ma sensu logicznego w tym, bym sam to przekazywał dla chłopaków. Reporter się pomylił. Nitro również jest w stanie to potwierdzić, że cały materiał dała dla Natsu moja była dziewczyna, a Natalia przekazała to nagranie dla Marcina. Tutaj nie chcę, żebyście atakowali w żadnym razie szalonego reportera, bo mimo, że pojawiają mu się takie pomyłki i tak dalej, to jeżeli... A skąd ta laska to miała jakby po co? Podobno Bogzdel prosił o to, żeby nagrywać rozmowy wtedy, żeby w razie czego mieć jakieś tam dowody. I poprosił ją, żeby to nagrywała. Podobno. Skąd mam wiedzieć, czy tak było? No ale podobno tak było. Chodzi ogólnie o media, to takich pomyłek jest mnóstwo i nie robi tego tylko szalony reporter. Cześć widzowie, jest godzina 6:36. Montuję już drugą część filmu, który dzisiaj wyjdzie, 31 marca. I zdałem sobie sprawę, że nie mam w tym materiale odpowiedzi na bardzo ważne, kluczowe wręcz pytanie, o które nikt nie pytał, a wydaje mi się, że jest dosyć ważne. Mianowicie... Dlaczego moja ex w ogóle dała to nagranie dla Natsu od Dubiela? O! Ja w żadnym razie nie chcę tutaj mówić, że Martyna zrobiła źle dając to nagranie, bo ona bardzo lubi też Marcina i myślała, że może mu w jakikolwiek sposób pomóc, dając te nagrania z Pandory właśnie dla Natalii. W każdym razie... Widzowie, tylko jakby łączcie fakty, nie? Nie Magda, tylko Martyna. Podobno Bogzdel miał jakąś inną dziewczynę przez jakiś okres. Nie tą Magdę, tą z OnlyFansa, tylko jakąś inną. Z Martyną wiąże mnie jeszcze jedna historia, która jest dla mnie w pewnym sensie kompromitująca, ale chcę być z wami do końca szczery i wziąłem się też na odwagę po to, żeby ona, oglądając ten film, bo wiem, Martyna, że będziesz go oglądać, żebyś wiedziała, że byłaś dla mnie oparciem w trakcie Pandory, byłaś mega wsparciem. Ja generalnie mega ci dziękuję za to, że mnie wspierałaś i to ja cię skrzywdziłem. Ja byłem
tą złą stroną, przez którą w ogóle to wszystko padło. Mianowicie zerwaliśmy przede wszystkim przez to, że ja już nie czułem emocji w trakcie Pandory. Było strasznie źle. Jakby nie odczuwałem już więzi. Wiadomo, że po prostu... Nie wiem, czy ja jestem naprawdę bardzo podatny na jakieś manipulacje i tak dalej. Czy jestem zjebany. Ale mimo, że Boxer zachował się naprawdę jak kurwa i też w stosunku do osoby, z którą wiążą mnie relacje prywatne, do Sergiusza, to mi jest go kurwa szkoda w jakimś stopniu. Rozumiesz to? Naprawdę mam coś kurwa takiego, że mimo, że on tak mnie wkurwia, taki kurwa gówno odpierdala, zachowuje się jak frajer, to w jakimś stopniu jest mi go kurwa szkoda. To trafię też w gościa, nie? Że zaczynasz tracić posadę w firmie. Ja bym nie mógł być sędzią, człowieku. Jakby to by było najgorszy zawód, jaki mógłbym wykonywać, to kurwa sędzia Rafał. No ja pierdolę. Którą budowałeś, zaczynasz tracić po kolei partnerów, znajomych i tak dalej. Wiadomo, po prostu miałem dolinę, już nie uprawialiśmy seksu, było jakby, nie było... Szkoda go, bo może dać walkę na fame? No już mam dawno podpisany kontrakt z jedną federacją, stary, więc... Więc chyba nie. Dobra, pora chuj przyznaję, próbuję sobie otworzyć furtkę do fejmu wrajeczego. Bliżej, nie było pocałunków, przytulania, nie chciałem, jakby w ogóle, to była moja wina. Jednak w momencie, gdy z Martyną się poznawałem, to jeszcze nie byliśmy w żadnej relacji, ale już można powiedzieć, że było to coś więcej niż przyjaźń. Dobra, chuj, bo mi się nie chce tego pierdolenia słuchać, ja wam zaspoileruję. Po prostu przez stres mu nie stawał. Miał kurwa giętkiego Edka w majtkach. Jak ktoś to żartuje, żeby nie było, no. Bo spotykaliśmy się na przykład na spacery z psem, jeździliśmy gdzieś tam nad jezioro, gadaliśmy, spacerowaliśmy, było generalnie bardzo spoko. To w tamtym okresie przyjechała do mnie również inna kobieta, z którą wiązało mnie stricte łóżko. I wtedy też doszło do czegoś, o czym nie powiedziałem Martynie, a ona dowiedziała się już po zerwaniu o tej sytuacji. I przyznaję się, że tak było. Martynie również się do tego przyznałem. Ona nie żywiła do mnie urazy po tym, jak ze mną pogadała, ale przez to, że tak długo zwlekałem po prostu z tym, żeby jej o tym powiedzieć, no stawia mnie w takiej pozycji, że po prostu nie byłem facetem. W sensie jakby nie zachowałem się jak mężczyzna, zachowałem się jak drań, jak śmieć. Przepraszam cię, Martyna, za to, że w jakikolwiek sposób jeszcze wiążę cię w tej chorej historii, bo w ogóle na to nie zasługujesz i robisz po prostu swoje tematy i tak dalej, ale ja po prostu muszę powiedzieć o tych rzeczach, bo to siedzi mi w głowie i nie chcę, żeby kiedykolwiek wyszło jeszcze coś takiego, że po prostu zrobiłem to. Ja się chcę w pełni oczyścić, zrzucić z swojego serca po prostu te wszystkie kamienie, bo już nie wytrzymuję. I ty wiesz o tym, że kurwa poznałaś mnie w trakcie Pandory, wiesz co na bank teraz przeżywam i myślę, że nie będziesz na mnie zła po prostu. Trzymaj się i jesteś kozak dziewczyną, naprawdę. Tylko poznałaś chuja. Wydaje mi się, że każda dziewczyna chciałaby się poznać z chujem, więc no nie wiem. Z racji tego, że nie wiedziałem, co jest na tych nagraniach i jakie kompromitujące rzeczy posiada Marcin, zwyczajnie się przeraziłem. Podejrzewałem, że może tam być właśnie nagranie, jak knułem, żeby zapłacić Oli za milczenie, albo jakieś pomysły, by zastraszyć komentatorów. W tamtym czasie, gdy do głowy przychodziły mi chore pomysły, każdy livestream Wardęgi albo przesłanki o wypuszczeniu filmu przez Konopskiego doprowadzały mnie do ataków paniki. Zachowywałem się jak chory psychicznie człowiek i zaczynałem myśleć o najgorszych rzeczach, najgorszych scenariuszach, żeby tylko przetrwać. Nie korzystałem z pomocy żadnego psychiatry, żadnego terapeuty, żadnego specjalisty. Nie pozwalałem się ludziom po prostu do mnie zbliżać, bo wszystko mnie rozpierdalało. Byłem wkurwiony po prostu na to, co się dzieje. Wyrzucili mnie z fejmu, straciłem kontrakty, ludzie zaczęli się ode mnie odwracać. Nie, no nie wyrzucili z fejmu, no kurwa, no nie wiem, czy nie było insight, ale nie wyglądało to jak wyrzucenie.
Zresztą przecież pierwsza gala po Pandorze podobno w 100% była tworzona przez Boxdela i to stanowisko odnośnie sprzedaży udziałów też było mocno podejrzane, bo udziałów nie sprzedaje się przez pół roku. No nie wiem, no. Nie wiem. Moja społeczność zaczęła się ode mnie odwracać. Znajomi, przyjaciele, partnerzy, trenerzy. Wszystko to po prostu mnie strasznie dobijało i chciałem to przerwać jak najszybciej, każdym możliwym środkiem. Nie zrozumie tego nikt, kto nie był w moich butach. Po rozmowie z Dubielem odnośnie tego, że posiada te nagrania i może je wykorzystać przeciwko mnie, zachowałem się jak tchórz i znowu zmieniłem obóz. Tym razem na barwy Nitro i Dubiela. Zacząłem prosić Nitro i Marcina o to, żeby nie robili mi krzywdy medialnej. Jednak okazało się, że na spotkaniu z Sergiuszem on wcale nie chciał mi zrobić żadnej krzywdy. Nitro w tym wszystkim zachował się bardzo dojrzale, bo chciał pokazać sytuację swoimi oczyma, wiedząc o czym rozmawiał Marcin ze Stu. Nitro może wydawać się adwokatem Dubiela, ale w momencie, gdy rozmawialiśmy o tym wszystkim, to on chciał przede wszystkim bronić swojego imienia. Też go to bolało, że wiązali go z tym, że jest adwokatem Marcina Dubiela. Średnio to wygląda później, jak ktoś cię ciśnie w komentarzach i tak dalej, i ja go rozumiałem w tym momencie. Oczywistym faktem jest to, że Nitro przyjaźni się z Marcinem Dubielem, więc też chciał mu pomóc wrócić przynajmniej trochę do łask, albo żeby podzielili się ludzie. Moja to też mi się wydaje... Znaczy ja nie oceniam jakby to powiedzieć. Ja mam tutaj odmienne zdanie względem większości osób i wiadomo, że od razu się pojawi komentarz na zasadzie o Sergiuszu albo dobrze, albo wcale, nie. Trochę tak jest, ogólnie tak, jakby trochę tak jest. Uważam, że chujowym jest publicznie chujowo wypowiadać się na temat swojego kolegi i koledze prywatnie, mówić rzeczy, które ci się nie podobają, a nie na forum publicznym. Jak jeżeli coś mówisz, to mówisz niewiele. Tak jest moje zdanie, natomiast ja osobiście mam szacunek do Sergiusza za to, że jakby to powiedzieć... Uważam, że 99,9% osób w internecie w momencie, w którym opłaca się do kogoś odwrócić, to się odwracają. A Sergiusz przynajmniej taki nie jest. Sergiusz jest lojalny i Sergiusz niezależnie od tego... Wiadomo, to można to różnie rozpatrywać, bo ktoś powie, że pewne rzeczy powinny zmienić pogląd na drugą osobę i tak dalej, nie? Ale ja uważam, ja mam szacunek do Sergiusza za to, że... On nie kalkuluje ludzi na zasadzie opłacalności. I to mi się osobiście w nim podoba, że potrafi mieć normalny stosunek z drugim człowiekiem, niezależnie od tego, czy przynosi mu on zyski czy straty. A oczywistym było, że jakakolwiek współpraca z Dubielem przyniesie mu wejście po prostu w bagno, będzie pierdolonym Shrekiem. Ujebie się po same kostki. I ja mimo, że niektórych rzeczy nie rozumiem, to samo podejście tego typu szanuję. Bo przynajmniej utwierdza to mnie w przekonaniu, że w momencie, w którym ja będę miał poważny problem w życiu, w jakiejkolwiek dziedzinie, to Sergiusz jest osobą, na którą będę mógł liczyć. I każdy ma prawo do innej opinii w tej kwestii, ale ja wolę człowieka, który być może nieobiektywnie, bo moim zdaniem trochę nieobiektywnie, wybacza komuś pewne błędy i się z nim trzyma mimo braku opłacalności, niż osobę, która będzie pierwsza do tego, żeby splunąć i powiedzieć ci, zostajesz teraz sam. O kurwa! CJ przesyła 2 złote i 16 groszy. Według mnie Boxdel to prawdziwy top G. Fajnie chuju, bo to, podobnie jak ty mówił, że jest chujem, no to gracie w tej samej tej, do tej samej bramki. Więc takie jest akurat, takie akurat jest pod tym kątem moje spostrzeżenie. Ja cenię w ludziach, bardzo cenię w ludziach lojalność. I oczywistym było na pewno dla Sergiusza, zresztą też na ten temat rozmawialiśmy, że współpraca z Dubielem jest zgubna. Czy może być zgubna, wysoce prawdopodobnie będzie zgubna. Więc no. Jednak nie wyszło to.
Rozmawiając z chłopakami dzień po dniu, starałem się usprawiedliwić sobie swoje czyny tym, że Sylwester Wardęga uruchomił lawinę zdarzeń, które miało przełożenie na moje życie prywatne. Zacząłem przez to żyć zemstą, której nie do końca chciałem. Mieszkając pod jednym dachem z Sylwestrem Wardęgą, kolaborowałem z jego wrogami. Po części sam stałem się jego wrogiem. Wcześniej obiecałem, że nigdy nie będę chciał się zemścić, a jednak zrobiłem to. Zrobiłem to tylko po to, żeby chronić swoją własną dupę. Wyjebałem się na ludzi. W trakcie face-to-face'a z Donem Casio, który pamiętam jak dziś, nazwał mnie fałszywą kurwą, a ja powiedziałem, że tak, jestem fałszywą kurwą. I pamiętam, że wtedy już zaczęło mi wirować w bani, coś się zaczęło we mnie zmieniać, coś kurwa było nie tak, bo jak spotkałem się z Sylwestrem, to było tuż po spotkaniu z Nitrozyniakiem i Dubielem, to nie wiedziałem jak z nim rozmawiać, nie wiedziałem jak do niego podbić, bo już miałem świadomość tego, że chcę go zdradzić, a on nie był niczego świadomy, w sensie ja tak myślałem, ale on już posiadał to zdjęcie spod papugami i było mi kurwa w chuj dziwnie, nie? Chuj dziwnie. Z biegiem czasu, gdy film był tworzony, zacząłem czuć się coraz bardziej odrażająco. Konopski zadzwonił do mnie, gdy byłem w domu u Nitro i zapytał się mnie, czy wiem coś o jakichś nagraniach i tak dalej, z tamtego dnia oczywiście, a ja skłamałem mu, że nic nie wiem, będąc już w kolaboracji z Nitro. Konop wiedział o moim spotkaniu pod papugami, ale ja żyłem w przeświadczeniu, że nie wie. Po jakimś czasie zdzwoniliśmy się, bo chciałem dać mu te nagrania, żeby mógł się przygotować na ewentualny atak. Zacząłem czuć się po prostu moralnie nie w porządku z tym wszystkim i że będzie to publikowane. Zaczęło mi przeszkadzać to, że będzie wykorzystywany mój płacz, nagranie z momentu, gdy było mi naprawdę źle. Spodziewałem się że ludzie będą robić jakieś memy z tym, że ludzie będą mówić, że płacz Boxdela to miód na uszy i tak dalej. Zaczęło mnie to denerwować, zaczęło mnie to wkurwiać po prostu, bo to było niezgodne ze mną. Nie chciałem tego. Nie chciałem, żeby te nagrania były wykorzystane, ale to były nagrania, które dała dla Marcina moja była dziewczyna i nie mogłem z tym nic zrobić. To był swoją drogą filar tego filmu, więc chłopaki i tak nie zgodziliby się na to, żeby to wyjebać. Znowu zacząłem zmieniać drużynę dla własnych korzyści. Po czasie byłem już tak pogubiony i nie myślałem trzeźwo, że mając świadomość, jak dużo czasu spędziłem z Sylwestrem i że mogliśmy się nagrywać po prostu będąc razem w chacie, spanikowałem, bo bałem się, że Sylwester wyciągnie jakieś swoje kompromitujące nagrania. Ja naprawdę... Dla mnie ten cały temat jest serio mega, mega ciężki, w sensie... To jest tak pojebanie toksyczne to wszystko dla mnie. Naprawdę. Straszne to jest. Ja mam wrażenie, że oglądam stary scenariusz filmowy. Służby specjalne na polskim YouTubie. W sensie rozumiesz? Jakby... Ja pierdolę. Ja pierdolę. I pojechałem zawieźć mu ten film. I to jest prawda. To jest cała prawda i historia tego wszystkiego. Historia fałszywego, kurwa, śmietnika. Czyli mnie. No, ciężko inaczej to określić. No, Boxdel, kurwa, rozjebałeś się na wszystkich. Dosłownie najpierw się rozjebałeś na Wardęgę, chociaż ja nadal uważam, że to była fałszywa przyjaźń dla obopólnych korzyści. Tak twierdzę nadal. W chuju to mam. Tak jest moje prywatne zdanie. Natomiast w momencie, kiedy okazało się, że gdzie indziej może być jakieś zagrożenie, to wyjebałeś się na Wardęgę. A w momencie, w którym poczułeś zagrożenie od nowa ze strony Wardęgi, to wyjebałeś się na drugą stronę. Wyjebałeś się na wszystkich, zrobiłeś najgorszą możliwą rzecz, którą mogłeś zrobić. Dlatego ja autentycznie twierdzę, że gość jest psychicznie rozpierdolony. Bo przecież te ruchy są wysoce, kurwa, nielogiczne. To było coś na zasadzie, ty dobra, słuchaj, zdradziłem cię, ale w sumie dam ci kwity, które pomogą ci się wybronić, mam nadzieję, że mi wybaczysz. Ale nie daję ci tego dlatego, że się z tym źle czuję, tylko daję ci to dlatego, bo ja wiem, że ty wiesz i ja nie chcę od ciebie oberwać.
I ja wiem, że to brzmi jak abstrakcyjny scenariusz na film, który można by było oglądać po grzybach, ale tak to właśnie wyglądało. Ostatnie dowody dla ludzi idących inną narracją, żeby raz na zawsze pogrzebać ten temat, bo... Co jak co, ale filmy Bogsdela, gdzie się tłumaczy, wydają się bardziej prawdziwe niż filmy Dubiela. Nie no, ogólnie ten film moim zdaniem jest dobrze zrobiony i wydaje mi się, że jest szczery. Tylko to jest film na zasadzie wie... Ala przesyła 3 złote. Wiem, że wiecie, że to jestem kurwą, więc powiem wam, że jestem kurwą. Wczoraj, że najbardziej go to bolało, że wyjdzie głosowka, gdzie płacze, bo on chce być uważany za takiego sigmy, co nigdy nie uroni nigdzie łezki. A ma coś w sobie, że każdego mu jest go szkoda, dlatego łatwo wróci. No nie wiem. Brudy na swoją federację też sprzedawał, to powalone. To prawda, tak, 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 to jest to, co zauważyłem, kiedy oglądaliśmy podcast na temat podcast, który był prowadzony przez Wardęgę i Bogsdela. Wtedy Bogsdel też wypierdolił się na Fame, czyli Fame potraktował go... Najpierw Fame się trochę na Bogsdela wyjebał wizerunkowo, ale tak naprawdę za kulisami Fame starał się Bogsdela przywrócić. I w momencie, kiedy Fame Bogsdela przywrócił, to Bogsdel wyjebał się na Fame i zdradził jakieś tam tajemnice firmowe, które bardzo, bardzo źle wpływały na innych włodarzy. Czyli też się rozpierdolił wtedy po to, żeby próbować siebie troszeczkę wybielić. No ja uważam, że ten mechanizm obronny na zasadzie pociągnę każdego na dno, żeby samemu wypłynąć, jest wysoce chujowy. Więc ja wierzę w to, że ten film jest ogólnie rzecz ujmując szczery, bo tylko, że on mówi coś, co w 90% każdy już wiedział, tak? No jakby jaki koniec każdy widzi i każdy zdążył to już ocenić. Więc to też jest trochę materiał na zasadzie, słuchajcie widzowie, wy znacie już prawdę, więc ja wam powiem, że macie rację, a przy okazji podzielę się z wami jakimiś insight informacjami, których nie wiedzieliście. I czy one są prawdziwe? Nie wiem, bo w większości, bo niektóre te informacje znam, ale w większości tych informacji nie znałem, ale podejrzewam, że są szczere, bo już teraz kłamstwo, już na kłamstwo jest za późno. Kłamstwa to było ostatnie parę miesięcy. Kłamstwa nie zadziałały, więc teraz trzeba wyjąć szczerą gadkę, nie? Bo już mam kurwa go dość. Kwestia Julii A. Dla ludzi, którzy myśleli, że zastraszyłem albo przekupiłem Julię, że wycofała się ona po moim filmie, chcę dać tylko ten fragment, bo jak już mówić o wszystkim, to jest to dla mnie ważne, że Julia sama zdecydowała się wycofać, bo nie chciała sprawiedliwości wobec mnie, tylko wobec Stewarta. Wciąż nie usprawiedliwia to zjebanych wiadomości, które do niej napisałem, ale nie zrobiłem jej krzywdy. Słyszałeś, że Fame ma grupę ludzi, co piszą pozytywne komentarze i podbijają lajkami pod filmami i postami związanymi z Fame Wardęga, o tym mówił na live. Nie wiem, czy coś takiego istnieje, czy jest to wymysł Wardęgi, nie potrafić na to odpowiedzieć. Natomiast też ja bym nie dawał wiary wszystkiemu, co ktoś mówi. Wardęga też podobno mówił na live, że ja nawyzywałem kiedyś Bogsdela po to, żeby zmylić tropy, żeby on nie wiedział, że Wardęga współpracuje z Sergiuszem. Że to była moja zasłona dymna, że ja kurwa grałem w CS-a i Smoka rzuciłem. Co jest gówno prawdą, bo chronologia wydarzeń jest taka, że oni nawet wtedy jeszcze ze sobą nie rozmawiali. Po prostu powiedziałem to, co sądzę i ciężko było sądzić inaczej. Więc wiesz, bo to też jest taka troszeczkę niebezpieczna gra. Pod tym kątem, ja się powtórzę, bo to samo na Twitchu dzisiaj mówiłem. 88 przesyła 9 zł i 75 groszy. Mlekołak myślał, że jak opublikuje film, dowróci do mainstreamu. I co? Wardęga go wydupczył i to jeszcze na live. Ale w jaki sposób Sergiusz miałby wrócić do mainstreamu? Przepraszam bardzo, chciałbym poznać odpowiedź na to pytanie. Jak ma wrócić do mainstreamu w momencie, w którym jest zbanowany na YouTubie i zbanowany na Twitchu? Jakby jedyną platformą, którą ma, jest Kick i na tym Kicku i tak ma dobre viewsy, więc myślę, że nie zrobił tego w żaden sposób pod wyświetlenia, tylko zrobił to, bo chciał pokazać swoją perspektywę, z którą można się zgadzać, można się nie zgadzać i myślę, że też było mu żal kurwa Dubiela. No. Coś jeszcze miałem powiedzieć. Właśnie, bo to też jest takie niebezpieczne pod tym kątem, że w momencie, w którym ktoś przyjdzie i poda ci przykładowo 5 informacji, 2 informacje będą od góry już potwierdzone, będziesz wiedział, że jest to faktem, czyli ja przykładowo powiem, że mam koszulkę Pitbulla, jest to fakt. Ty jako odbiorca teraz wiesz, że cię nie kłamie, faktycznie mam na sobie koszulkę Pitbulla. Podam kolejną informację, która jest równie oczywista i 2 kolejne będą stały pod znakiem zapytania, a ja będę w stanie te 2 kolejne informacje po jakimś czasie wam udowodnić, że są prawdą. To w momencie, w którym na 5. informację nie będzie żadnego potwierdzenia, to jest
jest duże prawdopodobieństwo psychologiczne, że wy dacie wiarę moim słowom, bo przecież dałem wam cztery informacje prawdziwe, to dlaczego z piątą miałbym kłamać? Więc ja też bym pod tym kątem, nie wiem czy tak jest, ale pamiętajcie też, że często wygląda to na tej zasadzie, że historie piszą zwycięzcy, nie? No. Nie zastraszyłem i nie przekupiłem, by się wycofała. To była jej własna decyzja. Ja to robiłam dla swojego dobra, bo myślałam, że dostanę sprawiedliwość wobec Tuenta, nie ciebie, a po Marcina. Trzecia dziewczyna. Dokopałem się nawet do rozmowy z inną dziewczyną, która dostała ode mnie kiedyś dla jaj jakieś foto z internetu i zawsze wiedziała, że to były żarty. Na TeamSpeaku... A dlaczego ty mnie wyzywasz, bo ja powiedziałem, że mi jest w jakiś sposób żal Bogdala? Co mam cię kłamać, mu powiedzieć, że jest inaczej? Takie są moje odczucia, no. Czy nie wiem, czy ja go bronię? Nie. Ale jestem kurwa tylko człowiekiem, siedzą we mnie jakieś emocje i mimo, że uważam, że Bogdal jest kurwą frajerem i się rozpierdolił na mojego kolegę jak najgorszy kurwa śmieć i bardzo często ciągnął na dno ludzi po to, żeby samemu wypływać na wierzchu i to nie jest historia Bogdala, tylko trakcie Pandora Gate. To jest historia Bogdala i jego całej kariery internetowej. Historia z Magikalem, którego propsował, potem się na niego wyjebał, z Rafoniksem czy z kim, nie z Rafoniksem, z Rafatusem czy z kimś tam jeszcze była podobna historia, z wieloma osobami, bo Bogdan miał tego typu historię, że najpierw się na nich lansował, a potem ich topił w momencie, w którym sam mógł wypłynąć na wierzch dzięki temu. Ale mimo tego ponieważ mam jakiś rodzaj żalu. W filmie i nie swojej dramie, a film podawany jest na każdej platformie. Pablo, na to... No nie, no jakby, no ja uważam, spoko, możesz tak uważać, no ja uważam, że nie. Z góralem, tak było, więc jakby to jest historia istnienia Bogdala w przestrzeni internetowej, to nie jest żadna nowinka. Bogdal takimi mechanizmami kierował się niemalże od zawsze. Więc to są już nawyki, które były wyrobione. Natomiast ja mam po prostu coś takiego. Ja wiem, że ludzie lubią, kiedy widzą upadek kogoś, kto zachowuje się chujowo, ale nie wiem, we mnie siedzi jakiś rodzaj empatii, który sprawia, że w jakimś stopniu przez sytuację, w której się znalazł, jest mi go trochę żal. I to jest też chore i też jestem na siebie jakby zdziwiony, bo zachował się jak najgorsza szmata, jak zwykła dziwka w stosunku do mojego kolegi. No nic, tylko napluć na mordę, kurwa, coś takiego. Spiskujesz, kurwa, z jakimiś ludźmi, czy tam, nie wiem, czy się dogadujesz z nimi, kolaborujesz, a potem się na nich rozpierdalasz. Na Wardęgę też się rozpierdolił, rozpierdolił się na wszystkich. Kurwa, rozjebał się i na Wardęgę, i rozjebał się na Seriusza. Rozpierdolił się na każdego, na kogo mógł się rozpierdolić, tylko po to, żeby próbować samemu się, kurwa, udobruchać, uwolnić w jakiś sposób. Ale jak słyszę całą historię tego, w jakiej sytuacji został postawiony, to po prostu po ludzku, mimo wszystko, w jakim stopniu jest mi, kurwa, żal i tyle. Jest kurwą. Serio, twierdzę, że jest kurwą. Ale nie zazdroszczę sytuacji, w których sam się postawił, bo nazywajmy to, że po imieniu, on sam się w tych wszystkich sytuacjach postawił. To nie jest tak, że przyleciał gołąb i mu nasrał na głowę, tylko on prowokował gołębia, żeby na niego nasrał. Latało wszystko, a ludzie ustawiali sobie nawet na awatary kutasa. Nikt tego nie brał wtedy na poważnie. Pozdrawiam tę dziewczynę i miło mi, że po wyjściu filmu Sylwestra napisała do mnie, czy wszystko ok. Nawet zapomniałem o tym, ale chcę wam też o tym powiedzieć, bo by the way, to była właśnie ta trzecia dziewczyna, o której mówił Sylwek w podcaście, która się wycofała. Wiadomość dla Sylwestra Wardęgi. Z racji tego, że nie wiem, czy będziemy jeszcze kiedykolwiek rozmawiać, czy jeszcze kiedykolwiek będziemy mieć kontakt, czy będziemy się przecinać, chciałbym ci podziękować za to, że mogłem z tobą współpracować przy takich projektach jak GOATS. No temu nie daję wiary. Tak jak uważam, że dużo materiału było prawdą, to ciężko jest mi uwierzyć. Nie, kurwa, no jakby, no nie wiem, mi się daje, że... Nie, kurwa. Tak samo jak nie wierzę w przyjaźń Wardęga Bogdal po Pandora Gate, tak samo nie wierzę teraz w te podziękowania. No kurwa, no nie wierzę w to. No, możecie mnie biczować, ale ja w to nie wierzę. Czy Fame. Chcę tutaj z miejsca pozdrowić i przeprosić Monikę za to, że musi być świadkiem tego chłamu, bo z nią akurat miałem zawsze bardzo dobry kontakt. Zawsze jak się przecinaliśmy w kuchni czy coś, to gadaliśmy sobie jakieś dobre... Zawsze jak przecinaliśmy w kuchni czy coś. Aha. Czyli zniewolił swoją kobietę w kuchni. Ja pierdolę, zrobiłem tak samo! To słowo, więc jeżeli chodzi o Monię, to tutaj wybacz, Monika. Jeżeli chodzi o Damkę i Arię, to
No zawsze lubiłem tą gromadkę piesków twoją, więc to będę na pewno miło wspominał. No to też jest dla mnie dziwne. Mówienie o tym, że lubiłeś cudze psy. Myślę, że... Nie, niektórzy odeszli w sumie na własne życzenie, nie? Na przykładu, pamiętam jak zrobił podcasty ten Unboxal. On bardzo dobrze mu te podcasty szły i on z tych podcastów nagle zrezygnował. A na pewno wyświetlenie, bo to oddawało, więc finansowo też musiał oddawać. Więc niekoniecznie, niektórzy chyba czasami się męczą tym. Akurat faktycznie case Seriusza jest taki, że on ciągle streamuje, on to lubi, chce to robić i tak dalej. Ale... No ja tak nie sądzę i tyle. Natomiast to, że jest to jak narkotyk, to na pewno. Stary, w momencie, w którym, wiesz, bo bycie influencerem to jest naprawdę szereg przywilejów. To jest popierdolone, ale to jest szereg przywilejów. Szereg przywilejów. No bo nie wiem, idziesz do sklepu, mi się nawet takie sytuacje zdarzają, gdzie ja jestem jakby taki, nie? Względem mainstreamu polskiego, nie oszukujmy się. Jakby ja mam tego świadomość i mi to nie przeszkadza. Ja jestem malutki. I ja, będąc malutki na tle rekinów, czasami jak idę do jakiegoś sklepu, spotykam widza i widz mi na przykład zniżkę na ubrania nabija, bo mówi, że może Bartunio mi zniżkę dać bez problemu. 2 złote, no jest to przywilej, tak? 3 grosze. Stary, Boxdel to taki internetowy masa. Dzięki, Bartunio, też o tym pomyślałem. Czy nie wiem, idę do restauracji i... Pani mi stolik załatwi. Mówi, że no normalnie byśmy nie mogli, ale no, myślę, że zdążysz, to spoko, to możesz usiąść, nie? Tylko wyrób się, nie wiem, powiedzmy w godzinkę. Ja mówię, luz, nie ma problemu. I to jest szereg przywilejów, czy nawet wchodzisz do jakiegoś, załóżmy, sklepu typu Rolex, ciężko jest kupić Rolexa i też przez to, że jesteś rozpoznawalny i przez to, że jesteś rozpoznawalny, promujesz markę, to oni chętnie ci ten zegarek sprzedadzą. To jest szereg przywilejów, który jest bardzo uzależniający. Tak samo, stary, nie masz pojęcia, jak dużo pozytywnej energii daje ci to, kiedy ludzie optymistycznie do ciebie podchodzą. I 88 groszy. Bo w internecie to tego nie się czuć. Wedle ciebie Nitrozyniak pchał do tego filmu, szkoda mu było dubiela, no przestań. Ja uważam, że Sergiusz też trochę w dubielu zobaczył swój własny case. On jest zupełnie inny, ale na swój sposób, tak sobie, tak myślę, to przełożył, bo... Sergiusz został wykluczony z internetu z dnia na dzień. Może nie w pełni, ale nie może filmów nagrywać. Zasięg, który miał kiedyś, a dzisiaj jednak się troszeczkę różni. No tych live'ach dalej ma ogromne wyświetlenia, ale nie są one aż tak potężne, jak były kiedyś na YouTubie, czy nie ma możliwości publikowania treści w formie filmów, a to one tak naprawdę tworzyły jego największą rozpoznawalność. I on, tak mi się wydaje, że w dubielu zobaczył to samo, że jemu też wszystko, kurwa, z dnia na dzień zniknęło. I myślę, że tam się pojawiło takie przeczucie na zasadzie I know this feel, bro. Tak myślę. Ale to chuj w to nie jest ważne. Ja uważam tylko tyle. Chciał to zrobić, to zrobił i tyle. I co jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie tego, jakim narkotykiem to jest. Stary, jak ja nie walczyłem na fejmie i nie miałem takiego super kontaktu z odbiorcami swoimi, to ja nie rozumiałem, nie czułem tego, jak dużą energią może cię obdarzyć twoje community, ale naprawdę w momencie, w którym jesteś zapowiadany na przykład na gali Freak Fightowej i wchodzisz na konferencję i ludzie na widowni klaszczą, czy cię witają, no to jest mega zajebiste uczucie, to naprawdę jest ciężkie do opisania, jakby cieszy cię to bardzo wewnętrznie, że twoja osoba jest optymistycznie odbierana przez innych ludzi, to jest to na pewno uzależniające. Czujesz się doceniany, fajny, no nie wiem jak to określić. Więc na pewno to uczucie są uzależniające. Jakby każdy chyba chce być lubiany, czy to w szkole chce być lubiany, czy to wśród swoich znajomych chce być lubiany. Tylko też nie można się w tym wszystkim pogubić i nie można za wszelką cenę chcieć być lubianym, tak jak co po niektórzy. Bo to po prostu nigdy się nie uda. Jeżeli będziesz się sugerował tym, co dane osoby piszą, to podpadniesz też innym osobom. Poza tym, w momencie, w którym przestaniesz być sobą, to w końcu zatracisz ten pierwiastek siebie, za który cię polubiono. Rozumiesz, o co chodzi? Moim zdaniem, tworząc treści w internecie,
Twoim celem nie powinno być to, żeby wszyscy cię lubili. Twoim celem powinno być to, żeby być sobą i będąc sobą, żeby lubiło cię twoje community. No, jak ja sobie wchodzę na Twittera na przykład, patrzę, jakim zajebistym community jest Bungie w rozumieniu wielkości tego community i oddania tych ludzi względem tego, tych twórców. Olbrzymie community, naprawdę, przepotężne, pojebane wręcz, milionowe viewsy. To w momencie, kiedy wejdziesz na Twittera, to nagle się okazuje, że Bungie to najgorsze kurwy. Przecież oni są kompletnie jebani na tym Twitterze przez ludzi. Więc czy w tym momencie, jak ktoś napisze, że nie wiem, Bandura jest jebanym śmieciem, bo zaczął chodzić w butach Balenciagi i ubierać się w high-endowe ciuchy i nosić, nie wiem, czy jeździć drogimi autami, to ma przestać to robić, że to ludziom się przypodobać? No nie, musisz zebrać ślinę, napluć kurwa im na mordę i powiedzieć chuj wam w dupę, ja lecę dalej. Bo w momencie, w którym... Wiesz, co chodzi? Ja uważam, że to jak napisałeś. Chęć podobania się każdemu jest przepisem na porażkę. A nawet jeżeli nie na porażkę medialną, bo w ten sposób powiedzmy, że chwilę pociągniesz, to na pewno na taką porażkę przed samym sobą, bo będziesz się czuł z tym źle. Byłem uzależniony od opinii innych, czytałem feedback ludzi, ciężko mi było przełknąć to, co ludzie... Bogzel odpala aferki? No nie dziwię się, bo nagrał film, który odbił się dużym echem, więc będzie chciał popłynąć na tej chmurce, cytując tutaj fragment poprzedniego materiału. Piszą, w sumie jakby nadal jest. Nie mam 1,92 m wzrostu, tylko 1,81 m, a na zdjęciach stawałem na palcach, bo miałem kompleks wzrostu. Z Madzią, moją byłą partnerką, zerwaliśmy przeze mnie. To ja byłem zaślepiony innymi rzeczami i zacząłem źle traktować ją w związku. Przestałem czuć do niej więź, mimo że ona bardzo pomogła mi na początku mojej kariery i do końca życia będę jej za to wdzięczny. Był nawet moment, że nie miałem pieniędzy i to właśnie Madzia pożyczyła mi gotówkę na samym początku kariery. Spędziliśmy razem 8 lat i to była prawdziwa miłość, tylko wszystko zjebałem ja. Nie mam 30 milionów na zemstę, a stosowałem to tylko jako straszak. Waliłem tony sterydów, bo myślałem, że kompleksy wyleczę tym, że będę wygrywał swoje walki i zmienię sylwetkę. Ale prawda jest taka, że te sterydy wywołały u mnie głównie zmiany skórne. 88 groszy. Czyli potwierdzasz to, co napisałem. Pomoc Dubielowi i szansą lekko. Nie potwierdziłem tego, wiesz, to żeby jeszcze raz poczuć własną logikę. Osobiście uważam, że to, co mu zrobiono, było ukaraniem dla przykładu. Zrobiono z niego ofiarę. Dostał niezasłużenie za wszystkich. Jezus naszych czasów. To dużo tu się nie zgodzi, bo Sergiusz już nie jest ulubioną postacią w internecie, ale też tak uważam, że dostał dla przykładu, dostał za mocno i jest to olbrzymią hipokryzją, bo we Free Fightach ludzie mówią gorsze rzeczy niż mówił Sergiusz na transmisję. One też są na YouTube! CZ działa dziś ruletka na moda z przeciałem cyfr. Tak! Oczywiście, że tak, przyjacielu. Tak. Coś jeszcze miałem dodać. Zgodziłem się z tym, że jest to uzależniające, ale nie uważam, że w tym przypadku był to case Sergiusza. Ale nie wiem, no tak nie sądzę i tyle. Tu zapytaj jego. Bo ilości, które brałem, były spore i uzależniłem się od środków. Zresztą widzieliście moje plecy na walce, widzieliście moje czoło. Teraz akurat mam jakiś pseudo make-up, który po prostu jest zrobiony do kamery, więc może tego tak nie widać, ale ogólnie jestem w chuj zasypany syfami, w chuj mnie to wkurwia i... Jestem na siebie zły, że tak się prowadziłem. Miałem tendencję do trzymania się z ludźmi, którzy mieli zasięgi i robiłem to w celach biznesowych. Robiłem to, by załatwiać walki, by budować współpracę, po prostu budować jakąś płaszczyznę do współpracy. Moralne to nie było na pewno. Działałem jako włodarz. Uważam, że gdyby nie fakt, że w momencie, gdy ci ludzie tracili zasięgi, a ja wtedy byłem ignorantem, już nie pamiętam. Daj 100 zł, to sobie przypomnę. Bo w tej kwestii akurat mam sobie mało do zarzucenia, ponieważ mając taki program jak Aferki, zapraszałem tutaj ludzi, którzy mieli zasięg, głównie po to, że... Ogólnie wszystko spoko, fajnie, że on tak, wziął go na takie rozgrzeszenie, mówi prawdę, mówi o rzeczach, które faktycznie miały miejsce i tak dalej. Super. Tylko z drugiej strony to też trochę jest na zasadzie, ja wam mówię rzeczy, które wy już wiecie, nie? Że to mówię wam rzeczy na zasadzie, do których sami zdążyliście dojść. Ja potwierdzam, że macie rację, was za to przepraszam. Więc niby spoko, ale jest to trochę obvious. Że tak jak Kanał Zero, czy jakikolwiek podcast, zaprasza ludzi, którzy w danym momencie mają hype. Więc to nie jest trzymanie się z kimś dla zasięgów,
jeżeli chodzi tutaj w kwestii aferek. A jeżeli chodzi o fame, to wiadomo, że trzymasz się z ludźmi zasięgowymi, bo liczysz na to, że będą się po prostu bili w federacji i jest to budowanie jakichś koneksji i tak dalej. Ja sobie to tak tłumaczyłem. Z trzeciej osoby, jak sobie na to spojrzysz, to nie wygląda to tak. Ja też byłem wszędzie po prostu, w każdym miejscu i tak dalej, więc nie dziwię się, że ludzi troszeczkę zaczęło to razić i pojawił się ten problem po prostu, gdzie Boxel jest z kimś tylko dla zasięgów. Jakby kumam w ogóle ten case. Nie zapłaciłem żadnej dziewczynie za milczenie, nie zastraszyłem nikogo, nie mam zarzutów w sprawie Pandory, ale nie zmienia to faktu, że w trakcie zachowywałem się jak śliska kurwa. Zachowałem się źle wobec trenera Szyszki, nie zadzwoniłem do niego, gdy chciał się ze mną skontaktować. On był bardzo przeciwny temu, co zrobił Wardęga i po prostu mój sojusz z Sylwestrem był dla niego nie do... Czy dzisiaj pójdę, panie Wiesławie, pan mnie wiezie na burdel, na burdel! 100 złotych, tego się nie spodziewałem, ja to dla Beki powiedziałem. Dziękuję bardzo za 100 złotych. Za 100 złotych jest chyba... Kurwa, nie wiem. 50 numerów chyba do wyboru masz. Od 0 do 100. Przedział. Na przykład 0,50 albo 50-100. Chyba. Przymknięcia. Uznał, że nie mam charakteru, że nie mam jaj i wstyd mi było do niego zadzwonić, żeby go przeprosić za to. Czyli jeszcze 100 jest mod. Bo rozmawialiśmy wcześniej i dalej go nie przeprosiłem i dalej nie mam odwagi do niego zadzwonić. Jest 9:30, już gadam trochę jak potłuczony, ale po prostu nie spałem nic, bo jeszcze montuję. Co chwilę przypominają mi się jakieś krzywe akcje. Kolejna to akcja z Pawłem Tyburskim, że zignorowałem po prostu jego wiadomości. Wpłaciłem pieniądze na ten remont. To było 10 czy 15 tysięcy dla tej kobiety, dla tej rodziny, po prostu na tą chatę. Paweł do mnie pisał, żeby wrzucić jeszcze do The Goat fragment z jego kanału Bliźniaki Budują. Obiecałem mu to, nie odpisywałem mu, bo nie chciało mi się tego nagrywać po prostu. W sensie montować tego i wmontowywać to w jakiś odcinek. Zachowałem się po prostu jak niesłowny gość, co często mi się zdarzało i zasługujesz na słowa przeprosin, Paweł, po prostu. Byłem nastawiony na chorą rywalizację z Wojtkiem Golą, stąd wynikały często dziwne przekomarzania z nim. Chciałem zawsze być lepszym włodarzem, ale to było bez sensu. Po prostu mój mózg tak działał, że chciałem być tym dominującym, tym top włodarzem, filarem federacji. To był dziwny kompleks, ale... Taksówkarz pyta mnie, gdzie dzisiaj pójdę. Panie Wiesławie, pan mnie wiezie, na burdel. Na burdel pan Jostak przyjechał. 7 zł i 50 groszy. To ja chcę od 0100. Okej. Okay. Dziękuję bardzo za 100 zł. Zobaczmy. Zobaczmy, czy... w randomowej grze wygrasz. W zabawie w sumie nie grze, bo to bardziej zabawa niż gra. Ja pierdolę! Kurwa człowieku, ty w totolotka idź zagrać! Wygrałeś! Josnak smash moda! Przywitajcie nowego... ale farciarz pierdolony! Ale chciałem osiągać więcej po prostu. Miałem... nie wiem, czy to wynikało z ambicji, czy z jakiegoś innego problemu, ale... tak po prostu chciałem. Wygrałem walkę z Ksajo, ale nie ładowałem w siebie w ubikacji żadnej apteki. Ładowałem w siebie meldonium, strzykawkę po prostu jedną, która zapewniła mi większą ilość tlenu. No to jest właśnie ta apteka. Tak się potocznie mówi na sterydy. Uważam, że zrobiłem źle, ponieważ umówiłem się z Marcinem Majkutem Zeju, że nie będę korzystał z żadnego dopingu. A jednak to zrobiłem, ponieważ moja chora ambicja do tego, żeby wygrać waleczkę na gali charytatywnej, była po prostu tak duża, że nie chciałem dać sobie szans, nawet cienia szansy na to, żeby przegrać. Jednak chcę powiedzieć, że stosowanie dopingu, a umiejętności to są dwie różne rzeczy, dwie różne szkoły. Doping pomaga na pewno powiększyć pewne parametry, ulepszyć i tak dalej. Ale doping nie uczy boksu, doping nie uczy sztuk walk. Dopiero odpowiednie połączenie tego może ci zwiększyć jakoś performance, ale w żadnym razie tego nie polecam. Jeżeli chodzi o Marcina, to chcę go tutaj z miejsca, już go prywatnie też za to przeprosiłem, ale chcę go przeprosić też publicznie, bo z jakiej racji, kurwa,
Ja sobie w ogóle pozwoliłem na doping na gali charytatywnej. Jeszcze Fame albo jakieś gale takie turbo medialne mógłbym zrozumieć, ale tu walczy. No nie wiem, a ja co mogę powiedzieć? Uważam, że obaj byli na dopingu z tą różnicą, że Boxer walił przed samą walką. To jest takie swoje zadanie, to kurwa. Wiadomo, że sobie w tym polepszą szansę, nie wiem jak działa Meldonium dokładnie. Wiem, że właśnie polepsza wydolność tlenową, ale nie wiem jaki tam jest okres spłuczwania i tak dalej. Nie mam akurat z tym środkiem doświadczenia, ja jestem testosteronowy rapciu. A nie. Walczyliśmy w dobrym celu, a ja stosowałem środki. To jest kurwa dla mnie po czasie niezrozumiałe, jakie po prostu decyzje robiłem. Kolaboracja Wojtka Goli z Dubielem. Aby być z wami w pełni szczerym, muszę opowiedzieć również o sytuacji kolaboracji Wojtka Goli z Marcinem Dubielem. Gdy były nagrywki Goats, co potwierdzi Sylwester, był moment, w którym Wojtek Gola powiedział coś kompromitującego odnośnie tego, że lubi młodsze dziewczyny, ale takie wiecie, w wieku 18-19 lat i tak dalej. Jakby Wojtek ma 36 lat i rozkminiał to w ten sposób, że mogłoby to być niefajne, patrząc na czasy popandorowe i tak dalej, że ludzie mogą sobie pomyśleć, że to jest niesmaczne. No, wiecie o co chodzi, nie? W każdym razie ja i Sylwester nie chcieliśmy cenzurować podcastów, odcinków Goatsów i tak dalej i chcieliśmy to wrzucić. Wojtek, z racji tego, że ja też naciskałem na to, żeby to jednak wrzucić, bo to jest takie kontrowersyjne i tak dalej, po prostu się wkurzył. I tego samego dnia spotkał się z Marcinem Dubielem, z tego co mi mówił to przypadkowo w Witkacu. No i Marcin Polam, generalnie opowiadał, że nie rozumie tego, jak ja mogę działać z Wardęgą, że go to denerwuje, też jakby mówił. Opowiadał generalnie, że życie dość mocno mu się zmieniło, no a z racji tego, że Wojtek ma dobre serce i był na mnie wkurwiony, to w rewanżu powiedział, że ja chcę zanosić na Dubiela brudy do Sylwestra. Kiedyś na spotkaniu Goats był taki temat, że rozmawialiśmy o ewentualnej współpracy z Sylwestrem na takiej zasadzie, że ja bym mu mógł coś donieść i tak dalej. Z racji tego, że Wojtek Gola powiedział, że ja chcę zanosić brudy na Marcina Dubiela do Sylwestra Wardęgi i Wojtek powiedział to Marcinowi, to Marcin się rozwścieczył i to było jego motywem do tego, by mnie zaatakować w tym filmie po prostu, który miał zrobić początkowo z Nitro samemu. Ani trochę się Dubielowi nie dziwię, że tak zareagował. Jednak muszę o tym opowiedzieć, bo byłem wtedy bardzo wkurwiony na to, że to zapoczątkowało całą aferę ze zmianami obozów. Po tej sytuacji spotkałem się z Marcinem i Marcin mi o tym opowiedział. Powiedział mi, że to go bardzo zabolało, że nie spodziewał się, że mógłbym mu zrobić coś takiego i rozścieczyło go to na tyle, że miałem stać się też bohaterem jego filmu i od Nitro. Strasznie byłem wkurwiony na Wojtka, że mu o tym powiedział, bo to zapoczątkowało całą aferę ze zmianami obozów, co oczywiście nie usprawiedliwia mojej fałszywości i zakłamania, żeby ktoś nie pomyślał. Czekaj, bo nie rozumiem, że to coś na zasadzie, ja w sumie obozu zmieniać nie chciałem, ale trochę musiałem, dlatego że Wojtek Gola się na mnie rozjebał i bałem się, że mi aferę wykręcą. Myślał. Mimo wszystko, gdyby nie ta sytuacja, może ominęłyby mnie wszystkie nieprzyjemności z tym związane i w ogóle nie byłoby żadnej afery. Później w rozmowie z Sylwestrem powiedziałem mu o tym, że o tym wiem, bo zdenerwowało mnie to, że na spotkaniu Fame Wojtek nie chciał mi pomóc zadziałać w pewnej sprawie. Ale to już są sprawy firmowe, których zdradzać tutaj nie będę. Sylwester wie o co chodzi. Sylwester na live powiedział, że często nie żałowałem tego co robiłem, tylko skupiałem się na sobie i ma rację. Zachowałem się jak cwaniak. Nie chciałem... Kurwa, Bogdan, ale ty przed sekundą znowu się rozjebałeś tym razem na swojego kolegę Wojtka Gole, że on coś tam doniósł, coś takiego. Ja pierdolę, kurwa. Z jednej strony przepraszasz, że topisz innych, żeby samemu wypłynąć na wierzch, a z drugiej strony teraz też wsadziłeś kurwa w kibel głowę Wojtka Goli i spuściłeś kurwa z płuczką na zasadzie Wojtek, tchuj ci w dupę. Często dobra dla sprawy. Chciałem dobra dla siebie. Mimo, że lubiłem wychodzić ze strefy komfortu, to zawsze gdzieś obawiałem się o uszczerbek wizerunkowy, który mnie po prostu... Stary, wiecie co mi to trochę przypomina? Ten fragment? Co Boxer tu odjebał? Zaraz wam pokażę.
rozumiesz, że z głową na koncie to ty nie możesz być koronnym. No tak. No to bo chuj złożyłeś takie zeznania, że wjebałeś brata i ojca do więzienia za jakieś stare tematy. Bo mi jest albo czarny, albo biały. Jak się naprawiam, to do końca. Zajebali ci z zemsty matkę przecież. Ja pierdolę. Po prostu może dotknąć. Nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem dobrym człowiekiem, bo mimo, że uważam, że serce mam dobre, to pod wpływem presji dokonuję wielu nieprzemyślanych, złych ruchów, często nieetycznych. Wiadomość dla Rewo. Wczoraj na live Wardęga powiedział, że ktoś z twojego teamu Rewo powiedział mi o waszej rozmowie, w której Wardęga powiedział, że mi ufa. Mam do ciebie ogromną prośbę, Rewo. Zapewne już wiesz, kto mi o tym powiedział, ale proszę cię tylko o to, byś nie usuwał ze swojej drużyny tej osoby, bo przekazała mi to osoba, która ma naprawdę bardzo dobre serce i chciała mnie wesprzeć na duchu, mówiąc mi o tym. Nigdy nie przekazała żadnych informacji wewnętrznych i bardzo mi zależy na dobru tej osoby. Często jej się zwierzałem z wielu rzeczy, jest lojalnym widzem aferek i moją internetową przyjaciółką. Stary, kurwa, ale o czym ty mówisz? Jak można nie wypierdolić ze swojego teamu osoby, która się rozpierdala? Kurwa mać, jeżeli ktoś z mojego otoczenia w jakiejkolwiek kurwa sprawie by na mnie doniósł, to by wyleciał kurwa na kopach. Nie można trzymać wokół siebie frajerów pierdolonych, takich kurwa śmieci, co się rozpierdalają na prawo i lewo. I chuj mnie interesuje, czy miałeś dobre intencje, czy nie. Jeżeli jesteśmy ziomkami, w jakimkolwiek sposób współpracujemy, rozmawiamy ze sobą, to zamykasz tą kurwa parszywą mordę i nie wynosisz informacji do drugiej strony, no kurwa. To co, to może w momencie, w którym doszłoby, nie daj Boże, do wojny, to jak ktoś będzie kolaborował, kurwa, z Rosją, to mu wybaczymy, bo chciał, kurwa, dobrze, bo chciał rodzinę uchronić. No nie, kurwa, wypierdalać z tym frajerem i go, kurwa, a chuj, nie powiem, co Bobana nie chce. Ale nie, kurwa. No nie, no to już mnie wkurwia, serio, no ja pierdolę, no bez przesady. Co to jest za upadek, kurwa, jakichkolwiek zasad? Gdzie wy się, kurwa, chowaliście? To wy kolegów na podwórku, kurwa, nawet nie mieliście? Całe życie, kurwa, przed komputerem spędziliście? Nawet takich podstawowych, minimalnych, kurwa, zasad przyzwoitości nie znacie wobec siebie wzajemnie? Jak ktoś jest zdradziecką kurwą, to go wypierdalasz, nawet nie pytasz. Bierzesz i go, kurwa, na kopach wynosisz. Mówisz, wypierdalaj, kurwa, bo dostaniesz kopa w łeb, no. Podejrzewam, że wiesz, że jest to bardzo zaangażowany pracownik i nie chciałbym, żeby przez taką durnotę wyleciała z pracy. Jest coś takiego, Sylwester, co mnie bardzo wkurwia w tobie. Nie mam problemu o to, że likujesz dla całego świata nasze... Nie, to nie jest tak, że ja za bardzo osobiście traktuję to i, czy krzyczę pod kątem, tylko chodzi o to, że już ten opadek, kurwa, takiego jakiegokolwiek myślenia ludzkiego mnie boli. Wkurwia mnie coś takiego, naprawdę. Influencerzy chodzą i się na siebie rozpierdalają jak dziwki. Spoko, niech się rozpierdalają, niech się nagrywają, niech robią tego typu gówno, ale niech nie próbują wmówić nam, innym ludziom w sensie, że jest to normalne i powinno się to powiedzieć na zasadzie, no trudno, no to dobry człowiek jest. No nie możesz snicza, kurwa, trzymać obok siebie. To może wybaczmy Masie, że był złym człowiekiem, że był dziwką pierdoloną, która w grupie śmieć jebany, nasterydowany, atakował inne osoby. Kurwa, nawet nie sam, z kolegami, bo był pierdolonym, zakompleksionym cfelem jebanym w dupę. I kurwa, krzywdził innych ludzi w grupie, kurwa, z bronią w ręku. A potem się na tych samych kolegów rozpierdolił. Może mu wybaczymy, kurwa, niech pójdzie do Freak Fightów, jest w porządku gościem, miał dobre serce, kurwa. Rozumiesz to? Kurwia mnie to! Prywatne rozmowy o różnych sytuacjach, bez zapytania mnie o to, czy w ogóle mi to pasuje i tak dalej. Pewnie zdajesz sobie sprawę, że gdybyś to zrobił innej osobie, to ona by się na ciebie obraziła albo by ci napisała. Ja wiem, że możesz powiedzieć, że masz to wyjebane i tak dalej, że ty robisz co chcesz, ale wczoraj na live ruszyłeś temat Klaudii, którą nagrałem, jak powiedziała, że cię bardzo lubi. Pokazywałeś tę głosówkę swojej publice i nie rozumiem tylko po co. To wiecie, co odpierdalał, żeby mnie urobić? Nagrywał z ukrycia swoją dziewczynę, jak ona się dobrze o mnie wypowiada i mi to wysyła. I ona to mówiła, Sylwek jest fajniejszy od Nitrozyniaka i Dubiela. On od początku był taki miły. I on mi właśnie wysyłał takie... Zresztą kurwa, chyba mogę ja to... Wow, patrzcie, widzowie, dwa bieguny w polecanych! Nawet chyba oglądane były.
Jak Klaudia oglądała tego live'a, w którym pokazywałeś jej głosówkę, to było jej po prostu przykro, bo też powiedziała to w dobrej wierze dla ciebie. Pamiętaj, że to ja byłem szują, ale ona nie jest niczemu winna. Czasami nie zdajesz sobie sprawy, jak bardzo możesz wpłynąć na kogoś, pokazując coś przed publiką, nie wiem, ilu miałeś wczoraj ludzi, 40 tysięcy? 40 tysięcy ludzi słucha tej głosówki i nie wiesz o tym, czy ta osoba, której głosówkę pokazujesz, tego chce. Klaudia nie jest internetowa i zawstydziło ją to po prostu. Pamiętaj o tym, mów o moich historiach. Tu ma rację. My się nie musimy cenzurować, nie? To ja popełniłem błąd, likując kiedyś rzecz, o którą miałeś do mnie problem, jak na przykład sytuacja z adresem w trakcie Pandory. Więc nie popełniaj tych samych błędów, bo pamiętaj, że niektórzy nie chcą być angażowani w jakieś wrażliwe tematy, tym bardziej, że ta głosówka Klaudii, w której mówi, że cię bardzo lubi, ona nic nie znaczyła w tej sprawie, nie? Natan, początkowo nie chciałem ci tego robić, bo jesteś młodym chłopakiem, który nie do końca wie, co robi. Ale to, jak ciągle mnie drapiesz i atakujesz, nie pozwala mi na to, by ci odpuścić. Nie zdajesz sobie sprawy, że ciągłe atakowanie innych może zaważyć na twojej przyszłości, gdy nie będziesz już sławny. Zachowanie prawilniaków i to, jak odpierdalają z tym środowiskiem kryminalnym, jest jak najbardziej godne potępienia. I właściwie mogłoby się wydawać, że dla sprawy robisz dobrze, ale nie spodziewasz się tego, że za rok, dwa, trzy albo pięć lat nie będziesz już tworzył i wszyscy ludzie, którym się naraziłeś, będą na pewno chcieli się na tobie zemścić. Nie chcę ci przepowiadać przyszłości, ale zastanów się nad tym. W jednym momencie jesteś bohaterem i ulubieńcem tłumów, ale... Tu też bardzo, bardzo dziwny sposób wybrał, bardzo dziwny. Tutaj tymi słowami to zrobił taką przysługę Wardędze, że teraz Wardęga powie, patrzcie, ja jestem dobrym człowiekiem i Bogzel mówi, żebym nie mówił prawdy, bo może kiedyś mi to bokiem wyjdzie. Wiesz co? Debil. No po prostu debil. Ale przyjdzie taki moment, że każdy będzie miał na ciebie wyjebane. Wtedy demony wyjdą z szafy i zostaniesz z nimi sam, jak palec. Na końcu tego materiału chcę przeprosić wszystkie osoby, które zdradziłem, by chronić swoją dupę i w tym... O, no Natanie powiedział. Aha, okej, okay, przepraszam, to się zajebałem. Przepraszam. Jednak nie debil. Przepraszam. W całym szambie przede wszystkim chcę przeprosić was, widzów, że musicie śledzić to bagno. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość po prostu. A na obecną chwilę trzymajcie się. Mówił do was Boxdel i PS... Mrozo walczy na gali Fame 21 z młodym ninją. Ogarnąłem to, on o tym wie, byliśmy ciągle w kontakcie, a nie tak, jak niektórzy mówią. I trzymaj się, młody. Na końcu chcę podziękować tylko dla Buddy, dla Ulfika i dla Merganiego, którzy są moimi jedynymi prawdziwymi przyjaciółmi, jedynymi przyjaciółmi, jakich mam. Kurwa, przestraszyłem się, a tu w słuchawkach to z tego filmu dźwięk. I nigdy się na sobie nie zawiedliśmy. Chodziłem kiedyś do burdelu i uzależniłem się tam od używek. Myślałem, że w burdelu się dziwki rucha, a nie ćpa. Waliłem wszystkie możliwe używki. Dziwki chyba też. Miałem kiedyś stolówkę na ulicy i przestawiłem chłopowi szczękę. O! Sigma. Bo mój kolega dostał od tego śmiecia uderzenie i uderzył głową w beton ulicy. Wszystko udokumentowane. Był moment, że bardzo nie lubiłem mojej rodziny, bo wymusili na mnie przeprowadzkę w młodym wieku, bo przeskazało im to, że nagrywałem filmy. Nieraz dostałem wciery za to, że zachowywałem się za głośno, ale kocham ich, bo dziś są najlepszymi rodzicami na świecie. Okej. Okay. Jakby nie bardzo rozumiem, co te adnotacje, jakby to jest coś na zasadzie, kto pytał. Jeżeli chodzi o ten cały film, nie? Nie widzę tutaj... Bardzo kochałem dziadka, który mi zmarł i od dawna nie byłem u niego na grobie, bo mi się nie chciało. Ja, ej, sorry, się zaśmiałem, ale... Ej, co jest, kur... W sensie... Mi też zmarła babcia, to naprawdę smutne, ale... Bardzo go kochałem, ale dawno nie było niego zrobię, bo mi się nie chciało. What the fuck?
W sensie, ja mam wrażenie, że... Stary, poczułem się jak ksiądz, jakby ktoś na spowiedź do mnie przyszedł. Z lenistwa po prostu i też czasami mi się to przypomina, że wypadałoby jechać, a zapominam o tym. Uważam, że to podłe z mojej strony i może zmotywuje mnie to, by w końcu pojechać. Ale dziwne. Ej, serio, to w chuj dziwne. Nie mam stwierdzonej dwubiegunówki, ale ja i moi znajomi podejrzewają, że ją mam. Brzmi zabawnie, biorąc pod uwagę memy Sentino. Ale mi do śmiechu nie jest. Obrzydliwe wahania nastrojów i uczucie, jakbym był podzielony na dwie części. Dobro i coś dziwnego, ale raczej nie zło, tylko bardziej panikarz. Dokończyłem ten film, poczułem ulgę. Nie chciałem aż tak wjeżdżać w Natana, ale zrobił mi i moim bliskim duże krzywdy. Siedziałem cicho, gdy strzelał we mnie dzień w dzień. Sam Amadeusz powiedział mi, że dobrze jest Taszem chwycić za broń i spróbować się obronić. Amadi to dobry chłop. Czasem pojebany, ale dobry. W sumie nie zawiódł mnie nigdy. Raz się spóźnił na aferki, haha. Czyli w tym momencie rozumiem, że Boxdel jawnie powiedział, że Ferrari sam go nastawiał przeciwko swojemu koledze. Czyli ja pierdolę. Jakby, no nie wiem, no dla mnie też jest to chujowe. Ja czasami, może ja jestem dziwny po prostu, może ja rozumuję w inny sposób. To się, moim zdaniem znowu to jest rozjebanie, a chuj zresztą. No i chuj. Nie walcie sterydów, nie walcie towaru. Jeśli są jeszcze jakieś grzechy, o których nie pamiętam, to chcę tylko powiedzieć, że za wszystkie żałuję. Wesołych świąt. Uważam, że do 44 minuty ten film był całkiem dobry. Był całkiem spoko. Uważam, że Boxdel powiedział 90% rzeczy, które każdy już wiedział. Tylko po prostu zamiast się tego wypierać, po prostu się przyznał. Myślę, że za bardzo nawet wyboru nie miał, no bo co mu tak naprawdę pozostało w momencie, w którym każdy cię przejrzał. To jest trochę taka scena z bajki Scooby-Doo. Jeżeli już ty masz zdjętą maskę, to nie możesz mówić, ale to nie jestem ja, mnie ten prawdziwy złoczyńca przebrał i was wrobił, bo już jest po ptokach, już wpadłeś, już gra została skończona. Więc myślę, że Boxdel był takim trochę ślepym zaułku i najlepszym, co mógł zrobić, to sięgnąć po szczerość. Sięgnąć po szczerość. I ten film był po części, ja uważam, że był szczery przez dużą część. Niektóre rzeczy są takie, że ciężko mi nie uwierzyć, zwłaszcza w tym fragmencie ostatnia spowiedź. Mi tam trochę pachnie farmazonem i graniem na emocjach momentami. Ale nie wiem. Może naprawdę jest tak rozpierdolony psychicznie, że nagle stał się aniołem stróżem. Dziwne to wszystko. Dziwne, dziwne. A jak jest odbiór ludzi z ciekawości? Pod ten film podzielony. Ciekawe, czy jest w ogóle ten, czy jest moderowany. Nie pierdol, Nathan nie jest nikogo autorytetem. No to chyba też trafna uwaga. Bugzone leci ostatnio tyle frontu, że teraz strzela nawet w siebie. Niezłe Kongo. Dobra, to zabawne. A, i co jest w tym filmie tak naprawdę najśmieszniejsze? To, że przepraszał za to, że się na ludzi porozpierdalał, żeby ratować samego siebie. I na tym samym materiale porozpierdalał się też na inne osoby, moim zdaniem. Więc jest to trochę takie niespójne.